w jaki sposób postać Jana Pawła parodiuje Andrzeja Dudę. Bo u nas się nigdy nie pojawiło nazwisko, przez 2 lata przygotowań nigdy się nie pojawiło nazwisko Andrzeja Dudy w żadnym kontekście, że to nie jest taka, że wszyscy się zgadzamy, że ten serial jest o tym i jest taki i po prostu podobać się czy nie. Nie, są spory. Ktoś uważa, że to jest lewacka propaganda, ktoś uważa, że to jest milenialsowe i centrystyczne. Widzieć rzeczy takie, jakimi są. Brzmi prosto. Ekstremalnie trudne do osiągnięcia, nie? To, że właśnie na przykład ja teraz ci to mówię spontanicznie, i już słyszę ocenę w głowie, Boże, jakie pierdolenie, jakie farmazony. Mało kto ma złudzenia, oglądając, nie wiem, ludzi na szczycie, odbierających Oscary, że kurczę, ale ci ludzie są szczęśliwi. Tak, w sensie, dokładnie. Że patrzysz na gwiazdy pop i to chyba są szczęśliwi ludzie. Zaczynamy w takim razie. Drodzy Państwo, Maciej Buchwald w dobrym przelodzie dzisiaj. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem jaka jest pora. 16 osób, publikujemy, które... więc... No tak, ale ktoś może oglądać później, więc... Mamy takiego fana chyba, który jeździ tramwajem gdzieś tam po nocach i zawsze oznacza. Więc... Także dobry wieczór, dobrej nocy, w zależności od tego, o której godzinie Państwo oglądają. Jak się, Maćku, czujesz w ogóle, bo wpadłeś taki, wiesz... Przebodźcowany, no, trochę. Tak, właśnie, no, czuję się ogólnie spoko, tylko czuję się jakoś przemęczony i jakoś taki mam dzień też dzisiaj, że już trochę nie wiem, jak się nazywam, bo po prostu cały czas muszę przestawiać mózg na jakąś inną rzecz. I to jest trochę męczące. Plus jakoś ta pogoda, ja jestem bardzo podatny na pogodę i ta pogoda jest tak parszywa, tak mnie po prostu dołuje, że wróciłem 2 tygodnie temu z wakacji i nie pamiętam już, że byłem tego. W sensie tak łatwo się już dzień i zapominasz, że kurde, byłeś w jakimś słońcu. Już po prostu się wtawiasz tą szarzyznę parszywą. Bo wpadasz w tryby też pewnie roboty i też, i też, ale gdyby było ciepło, jasno, bo to nawet ciepło to jest jedna rzecz, ale jasno, nie? Gdyby było słońce, to można wpadać zupełnie pogodniej dosłownie w tryby, a jak wpadasz w to... Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. To jak sobie radziłeś w takim razie na planie serialu, skoro przynajmniej tak powiedziałeś w którymś z wywiadów, że potrzebujesz, tak entuzjastycznie potrzebujesz, wiesz, czuć się w pracy i żeby cię ona jakoś tak niosła, a tam jednak ta pogoda była chyba trochę parszywa. Czy... Tak, tylko wiesz co, po pierwsze... Czym innym jest na przykład zimno, a czym innym jest plucha, to jest najgorsze chyba. Ja na przykład, jeżeli jest, nie wiem, śnieg, mróz, to jest lepsze niż kiedy jest tak trochę na plusie i jest tak wilgotno i szaro. To jest najgorsze. Plus też czym innym jest, nie wiesz, przebywanie na planie, gdzie masz przepiękną scenografię i robisz super fajną rzecz i jesteś też przygotowany na to, jesteś bardzo ciepło ubrany i masz termikę i warstwy i kurtki, no to jest co innego niż jak jesteś normalnie ubrany i przebijasz się przez zakorkowane, zasmogowane, szare miasto, które kochasz, bo ja jestem stąd i kocham Warszawę, ale no, to nie jest tylko kwestia temperatury i wiesz, i pogody, tylko okoliczności mocno. Aha. Więc tamto nie było problemem. Okej, okay. A to, że jesteś teraz taki przebodźcowany i trochę przytłoczony rzeczami, to jest bardziej efekt sukcesu też serialu 1670, czy sam sobie to zrobiłeś, za dużo projektów bierzesz na głowę? To jest takie pytanie. Ja to chyba robię od wielu, wielu lat, że biorę za dużo, tylko to też jest tak, że z jednej strony są rzeczy, których ja nie muszę brać, ale chcę je brać. Na przykład, nie wiem, wczoraj, nie wiem, czy znana ci jest inicjatywa Luźnej Bitwuchy. Mm-hmm. Znana czy nie? Słyszałem o tym, ale to nie ty, tylko ty. To jeszcze, czekaj, czy to nie Czary... Tak, no jest tam Ponty i Zalew, no Maciek Adamczyk, ja, Szaniak, Krzysztof Szaniaski i DJ Simba. No i tam to jest taka impreza nasza freestyle'owa, komediowa. Jeden kawałek jakiś czas temu nagraliśmy, wypuściliśmy, wczoraj robiliśmy teledysk nowego kawałka. No i to jest coś takiego, co zupełnie nie muszę robić, ale na przykład chcę robić, bo mam z tego przyjemność, no ale jak to się dokłada na listę rzeczy, które już są i niektóre robisz z pasji i nie masz z tego żadnych pieniędzy, albo dokładasz, potem masz rzeczy, w których masz pieniądze i są z pasji, typu 1670, a potem masz na przykład rzeczy, które na przykład już nie mają tyle w sobie zajawki, ale musisz z czegoś żyć, więc je robisz i musisz się zajmować tymi zamiast tymi, albo jeszcze zamiast tymi, a próbujesz się robić wszystko naraz, a do tego trzeba mieć jakieś życie. Więc ja sobie na pewno to robię, na pewno robimy sobie to trochę wszyscy w wielu branżach, bo mam poczucie, że
tak zwana kultura zapierdolu obowiązuje nie tylko w korporacjach, ale w takich branżach twórczych też i faktycznie jak masz wolny zawód, no to myślisz sobie, lepiej wezmę, bo nie wiadomo co będzie za parę miesięcy i zostanę bez środków do życia albo bez pracy, a poza tym myślisz sobie, no dobra, to jakoś to wcisnę i potem... Więc to jest jakiś głębszy problem, ale nie mam na to odpowiedzi, nie mam trochę z tego wyjścia, bo wydaje mi się, że działam tak od 20 lat i że zawsze po prostu jest tak, że jest wszystkiego za dużo. I albo jest wszystkiego za dużo, albo nic się nie dzieje. I to każdy też ma coś takiego, że albo nie ma w ogóle pracy, nie ma projektów, nic się nie dzieje, a jak już się dzieje i mówisz, o, mam teraz czas, to nagle pojawia się pierwszy, drugi, trzeci i jest problem, nie? Czy ja bym w ogóle powiedział, że chyba w tej branży kreatywnej, freelancerskiej, artystycznej nawet jest większa kultura zapierdolu niż w korpo, nie? Może, tak, bo być może. Tam masz te jednak ramy tak, nawet to prawne, to prawda, nie? Że to prawda. Kończysz 17. To jakieś prawda, tam mówi... a tutaj nie ma, wiesz, nie ma godziny, nie ma weekendu. Ostatnio do mnie aż po prostu... Mnie zmroziło, że ktoś do mnie pisał w jakiejś tam sprawie, jakiejś artystycznej właśnie, którą razem robimy. I zobaczyłem, zobaczyłem jak wyszedłem, że mam nieodebrane połączenie i napisałem, że sorry, już nie mogłem gadać i tak dalej. I on mi odpisuje, to co możesz teraz? I ja patrzę, że jest 23:50, nie? I myślę sobie, to już jest chore, nie? W sensie mówię, nie, jest północ, ja chcę iść spać i chcę skończyć pracować. Jest takie, to może teraz pogadamy. Nie pogadamy o północy w sobotę, nie? Po prostu to jest... A ludzie tak robią i też jeżeli na przykład jesteś po tej stronie artystycznej, powiedzmy w jakimś projekcie, gdzie jest zaangażowany jakiś klient, to ten klient działa według tych godzin, o których mówisz, w piątek do 16, ale żeby on zaczynając pracę w poniedziałek o 10, czy tam 8, czy 9 coś miał, to ty pracujesz w weekend na przykład. Nie? Tak. I dla ciebie nie ma, ciebie to nie obowiązuje. Więc oczywiście ja się bardzo cieszę, że ja nie mam pracy polegającej na tym, że codziennie jestem w jednym miejscu przez ileś godzin i jestem w różnych miejscach i czasami, jak się zdarzy, mogę spać dłużej, a czasami pracuję wieczorem, bo nie wiem, występuję czy coś, albo mam zdjęcia w nocy i to jest nienormowane i to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony to powoduje, że nie ma nigdy momentu, że nie jesteś w pracy. Bo nawet po pracy musisz coś rozkminiać do pracy, albo właśnie coś się przeciąga, albo jeszcze nie zdążyłeś, więc w nocy odpisujesz na coś i to jest bardzo niezdrowe tak naprawdę. Nie? Ale chyba świat już tak się do tego przyzwyczaił, że to jest smutne. Twoje życie jest pracą i pewnie trudno jest nawet zauważyć, gdzie jest ta granica i jak no, bardzo nie ma jej, czy nie cię ma, to męczy w ogóle. Nie ma jej tak naprawdę, bo jeżeli pracujesz w taki sposób właśnie, ja myślę, że też i każdy komik to ma, i czy reżyser, czy muzyk pewnie też, że każde doświadczenie gdzieś ci pracuje na wyobraźnię, wzbogaca cię i gdzieś tam z tyłu głowy, jak na przykład robisz film, to o nim wciąż myślisz. To nie jest tak, że piszesz scenariusz, tylko jak go piszesz. Piszesz go tak naprawdę w głowie cały czas, nie? I do momentu, jak nie zasiądziesz przed kartką czy komputerem, to mielisz to w głowie, więc ja tak myślałem sobie, ale jest to dla mnie abstrakcyjne do wyobrażenia, jak to jest, kiedy masz na przykład pracę, która nie jest tak związana z twoją wyobraźnią, z twoimi emocjami, że tak jesteś od niej zdystansowany i wychodzisz z tego biura o 17 i myślisz sobie, dobra, to czy teraz pójdę do kina, czy pójdę na koncert, czy się z kimś spotkam, czy pójdę sobie do domu poczytać książkę, bo dla mnie nie ma tej granicy, bo nawet jak idę do kina, to się też... inspirujesz się. Tak, to się inspiruje, albo sobie myślę o moich rzeczach i nie możesz tego zatrzymać, w sensie tego się nie da właśnie odłączyć, więc to tak mentalnie jest obciążające i czasami nawet nie chodzi o ilość czasu taką twardą, którą masz którą poświęcasz na, nie wiem, jakieś spotkania czy rzeczy, tylko też że inaczej się mnoży obciążenie mózgu wobec tych rzeczy niż w innych przypadkach. Nawet bym powiedział, że ja jestem mniej zmęczony po 12 godzinach planu niż po 5 godzinach trzech różnych spotkań, bo na planie robię jedną rzecz, jestem sfokusowany na reżyserowaniu, na realizowaniu konkretnej rzeczy, a jak na przykład tu 2 godziny coś wstępnie z kimś obgadujesz, wymyślasz, a potem musisz kompletnie, i to jest na przykład film, a potem wymyślasz coś zupełnie innego, a potem jeszcze, nie wiem, masz grupę klancyk, w której musimy porozmawiać o repertuarze i nagle jesteś w innych trybach mózgu i w zupełnie innych światach i tematach, to jakoś jest męczące niż taki... Inna intensywność też pewnie. Też inna intensywność, no. Jest to trudne. No szkoda, że tak to jest życiowe, ale tak czuję, że jestem teraz taką... chodzącym przykładem tego
przemęczenia, nie? Widać to po tobie właśnie, jak wszedłeś, nie? Że jesteś taki, kurczę, nie ma tej siły w tobie, nie? Takim, że też widzimy się pierwszy świetny raz. Początek, świetny początek podcastu. Wyglądasz na zajechanego. No ale kurczę, taka jest prawda. Jakbym chciał tutaj jednak jakąś prawdę o człowieku pokazywać, no bo ludzie, myślę sobie, patrzą na ciebie i wyobrażają sobie człowieka sukcesu, który robi 1000 rzeczy na raz, bo przecież, wiesz, właśnie wspomniałeś Klancyk, czyli impro i jak też pytałem o ciebie, to masz opinię jednego z najlepszych improwizatorów w tym kraju. Bardzo mi miło. Freestyle, tutaj muza, reżyseria, stand-up, co prawda w spoczynku chyba już teraz, ale nadal, że wiesz, wszechstronnie uzdolniony człowiek. Ale masz takie poczucie, że chwytasz za dużo srok za ogon? Zbyt wiele? Czy to jest jakieś FOMO w tobie, że coś cię ominie, czegoś, coś przegapisz? Znaczy, to jest jakaś kompulsja na pewno, nie, która już nie będziemy się wdawać w relacje z 5 lat terapii i dlaczego ja miałem potrzebę nadmiernego szukania i potrzeb ekspresji. Natomiast trochę to jest problem nie do rozwiązania, bo myślę, że wiele z tych rzeczy potrzebuję, żeby kanalizować jakąś potrzebę. Na przykład nie zrezygnowałbym z impro, bo ono jest dla mnie takie organiczne. Ja potrzebuję sobie, tak naprawdę odpoczywam robiąc impro, bo właśnie mój mózg jest bardzo skoncentrowany na tym trybie takim wymyślania i tak samo jest we freestylu. Poza tym lubię rap i na przykład jak mam bitwuchę, to jest dla mnie przyjemność i robienie takiego teledysku z chłopakami jest przyjemnością. Więc teraz gdybym sobie spojrzał, że za dużo robię i musiałbym wywalić rzeczy, których nie muszę robić na przykład zarobkowo albo nie wiem, zawodowo, to mógłbym się pozbawić przyjemności, bo no, nie oszukujmy się, nie zawsze masz 1670, gdzie udaje ci się połączyć to, że jest to super przygoda, robisz to z pasji, zarabiasz jakieś tam spoko pieniądze i jeszcze idzie to szeroko. To jest splot wielu czynników i szansa jedna na 100, nie? I tak dalej. Więc to nie jest tak, że nie łudzę się, że moje życie na pewno już może tak wyglądać, albo będzie wyglądać, że będę robił cały czas tego typu rzeczy, które będą hitami, w których będę miał świetne warunki i będę się spełniał artystycznie. Nie, to jest różnie. Więc trochę nie chcę pozbywać się tych dodatkowych rzeczy, ale przez to faktycznie jest ich tak dużo, nie? Ale trudno. No. Jak wtedy życie po prostu wygląda? Takie przyjaciele, rodzina, twoja żona na przykład, która też reprezentuje ten zawód artystyczny, tak. Więc tam już w ogóle pewnie trudno jest wam się jakoś dograć. Znaczy właśnie to, że ona jest również artystą, jest reżyserką, to akurat myślę, że pomaga, bo rozumie ten tryb i jej tryb też jest podobny. To znaczy, że funkcjonujemy w podobny sposób. Myślę, że gdyby jedno z nas miało klasyczny czas pracy godzinowy, a drugie nie, to takie osoby mogłyby się w ogóle mijać. Albo nie wiem, ktoś by pracował od rana do popołudnia, a druga osoba by występowała i by znikała po 17 na wieczór. Więc u nas my się potrafimy dopasować też. Mamy dużo tych światów jest wspólnych też naszych, więc na przykład jeśli chodzi o jakieś towarzyskie rzeczy, no to najczęściej uczestniczymy w nich razem. Myślę, że też jest nam o tyle łatwiej, że nie mamy dzieci. Póki co myślę, że to byłoby logistycznie też trudniejsze i w ogóle tak życiowo. Ale nie, no jakoś nam się udaje. Myślę, że wiemy, że jak to jest też ważne i w ramach tego wszystkiego, tego zapchania czasowego zawsze jednak dbamy o ten czas dla siebie. I dzięki temu to jakby na związku się nie odkłada to wszystko. Natomiast no, życie jest takie, że po prostu masz, wiesz, jakby tabelki i wciskasz po prostu gdzie możesz i jakieś tam spotkanie właśnie to... No często to też się miesza, nie? Bo spotkanie towarzyskie jest połączone z tym, że ktoś cię zaprasza na premierę na przykład czegoś, co robi i na przykład idziesz tam zobaczyć jakiegoś aktora, którym jesteś zainteresowany, a potem jest jakieś, nie wiem, spotkanie po tym albo jakiś melanż, więc to wszystko trochę się ze sobą miesza, nie? Trochę tak jak nie trudno oddzielić w ogóle pracę od życia w takich artystycznych tych, to też trudno jednoznacznie czasami nazwać, czy dane spotkanie jest towarzyskie, czy zawodowe. Nie, no bo... A po sukcesie w takim razie 1670 pojawili się życzliwi ludzie, którzy coś od ciebie chcą. Tak żartobliwie Winnie ci się tam wkręcał na boga hedonizmu. Tak. Ale podejrzewam, że sporo nagle się odzywa w takiej sytuacji ludzi. Wiesz co? Tak, znaczy na pewno nie doświadczałem wcześniej czegoś takiego. Natomiast wydaje mi się, że przeważająca większość to jest po prostu miłych wiadomości od obcych ludzi.
których było szczególnie od razu po premierze bardzo dużo, aż też byłem tym trochę przytłoczony, a chciałem wszystkim odpisywać. I są takie faktycznie różne dziwne na przykład propozycje, ale które też są trochę, że ci ludzie nie mają świadomości na przykład co ja mogę, a czego nie mogę. Że ja na przykład, nie wiem, nie dysponuję prawami do ani tekstu, ani tytułu i to, że się ktoś do mnie zgłosi i powie zróbmy z tego, nie wiem, przedstawienie teatralne albo coś, no to ja w ogóle nie mam tu nic do gadania. Po pierwsze, niezależnie jakie jest moje zdanie, czy to jest dobry pomysł, czy nie, no to ja to nie jest moje gestii, to trzeba iść do Netflixa, kupić albo zdobyć od nich prawa, żeby cokolwiek robić na przykład w związku z tym tekstem i z tym światem, nie? Albo nie wiem, reklamę związaną, nie wiem, wykorzystać jakoś postaci. To wszystko jest w rękach nadawcy, który za to zapłacił, nie? Ale też nie jest tak, to może się wydawać ludziom, że no teraz to ja po prostu przebieram w propozycjach. Też nie jest tak, dlatego że, i nie mówię tego z żalem, tylko sukces tego serialu, tak jak powiedziałem, składa się z wielu różnych czynników. To znaczy ja nie mam złudzeń teraz na przykład składając o dofinansowanie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na mój film, że mój film tylko dlatego, że ja go reżyseruję, wzbudzi takie zainteresowanie jak serial. Dlatego, że mój film nie jest o Polsce, nie jest o polskiej historii. Wiecie, wypowiedzi, nie wiem, byłego premiera obecnego o tym serialu nie zaistniałyby, gdyby nie tematyka, która się, Sarmacji, tam historii, stosunku do historii i tak dalej. Że gdyby był jakiś przepis na połączenie sfery artystycznej z komercyjną, to co chwilę by takie rzeczy powstawały. Nie ma tego przepisu. I też to nie jest tak, że właśnie robisz jedną rzecz i teraz jesteś po prostu... Wiadomo, że mi to nie przeszkadza. I wiadomo, że jeżeli na przykład, nie wiem, tu piszę jakiś serial z kolegami komikami już parę lat i teraz, nie wiem, idziemy, próbujemy to sprzedać jakiemuś nadawcy, no to na pewno pomaga nam to, że ja zrobiłem takie coś. Nie oszukujmy się, że nie. Ale też nie jest tak, że oczywiście dajemy wam po prostu pieniądze i róbcie, co uważacie. Nie, bo oni też muszą patrzeć na to, czy ten temat, z którym my przychodzimy, im odpowiada, czy znajdą na to odbiorcę, czy pasuje do profilu na przykład rzeczy, które robią, czy w tym momencie jest zapotrzebowanie na rynku na to i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie można by, powiedzmy, to zrobić i przyjść. Ja mógłbym z Kubą Różyło, scenarzystą, pójść i powiedzieć, zrobimy takie samo wam tylko w średniowieczu, ale i pewnie by ktoś na to poszedł, bo no to... Ale po pierwsze nas to nie interesuje i nikt nie chce odcinać kuponów w taki sposób, żeby klepać tego samego, bo najfajniejsze w tym było to, że to było wyzwanie, nie? I że to było twórcze i że trzeba było wymyślić coś, czego się nie robiło. Więc nikt nie chce tego powielać, tak jak powiedziałeś, i klepać tego samego, a poza tym no jakby fajność sukcesu tego serialu polega na tym, że on był robiony bardzo szczerze, bardzo właśnie z pasji, w co ja wierzę, że to wpływa na jakość rzeczy, ale nie zawsze musi się to łączyć z tak szerokim, nam zaskoczyła skala tego odzewu, nie? I że to zarezonowało z taką ilością osób. A jeżeli zaczniesz myśleć w drugą stronę, a mam przepis na hit, no to jest pierwsza droga do porażki, bo to nie jest myślenie właśnie twórcze, artystyczne, tylko jakieś takie kalkulowanie. Więc ty jako artysta musisz rozumieć kalkulowanie, nie wiem, producentów czy nadawców, ale musisz być cały czas szczery w tym, co robisz, bo inaczej, okej, no możesz z wyrachowania robić rzeczy pozbawione jakiegoś fajniejszego waloru, które algorytmy napisały, chociaż już parę stacji się wywaliło na tym kombinowaniu przez algorytmy i wcale okazuje się, że ludzie nie są jeszcze tak łatwo obliczalni. No ale możesz, powiedzmy, zrobić, nie wiem, kryminał dobrej jakości, który zawsze ludzie lubią kryminały, i zrobić go według pewnego schematu, i to raczej się uda, ale no nie będzie jakimś niczym nowym, oryginalnym, a jeżeli robisz coś nowego, oryginalnego, no to zawsze jest to wpisane ryzyko. Zawsze może się okazać, że to zostanie odrzucone, niezrozumiane, albo może się okazać, jak oczywiście ja trochę generalizuję, bo mamy też ludzi, którym się nie podoba nasz serial, albo którzy go nie poważają, ale powiedzmy jednak, że w przeważającej większości ten odbiór jest pozytywny. No i również jakby jeśli chodzi o krytykę, i co też nieczęsto idzie w parze, że i recenzje są dobre i odbiór ludzi jest ciepły, więc to jest jakiś wyjątkowy przypadek, który nas bardzo cieszy, ale też nas zaskoczył bardzo pozytywnie, nie?
Czyli... Ja trochę tak tutaj... Nie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz też a propos tych algorytmów, bo powiedziałeś takie zdanie, że filmy robi się głównie intuicyjnie, nie? Że to jest jakaś taka mieszanina wyczucia jakiegoś... Wiesz... Znaczy głównie, no... Musisz być przygotowany oczywiście powiedziałbym dobrze, tak, nie? Ja uważam, że scenariusze się pisze. Masz warsztat i wiesz, jak się pisze scenariusze, ale... Dlaczego poruszasz jakiś temat? Dlaczego w tej scenie... To myślę, że to jest... Dużo korzystasz ze swojej podświadomości, nie ze swojej wrażliwości. Filmy oczywiście się robi bardzo, w sposób bardzo przemyślany, no bo, i korzystasz ze swojego doświadczenia, ze swojego warsztatu i wiesz, że no, nie nakręcisz czegoś w taki sposób. Po prostu to wiesz po iluś latach. I wiesz, że coś będzie działało lepiej czy gorzej. Natomiast na to wszystko, na tą bazę taką powiedzmy warsztatowo-zawodową właśnie wchodzi intuicja. I to już... że czujesz, że to jest dobry kierunek i czujesz, że tak powinno być, no to jest, jak sama nazwa wskazuje, wrażeniowe i intuicyjne, a nie, to nie jest z gatunku wiedzy. Nie jest, i to jest piękne, no filmy nie są, sztuka nie jest matematyką, tak. Nie ma właśnie na to wzoru. Możesz tylko szukać i próbować. Tak, nie? Tak, to jest nieuchwytne. Zresztą tak samo nawet w takim stand-upie, no jeżeli stand-up, którym uważam też może być sztuką i nie boję się tego słowa użyć. Nie jestem osobą, która uważa, że Picasso to sztuka, a stand-up to nie ma to znaczenia. Znaczy nie mam... Czuję... Rozmowa może być sztuką, nie? Oczywiście. Jakakolwiek forma ekspresji, wyrażania czegoś. Jeżeli w tym jest jakość, no to dlaczego mamy temu odbierać prawo sztuki? Więc nawet jeżeli masz stand-up, no to można sobie zanalizować jakiegoś stand-upera i stwierdzić, że da się jakby zanalizować to, zrozumieć. Ale to nie znaczy, że każda osoba, która to zrozumie, odniesie sukces. Albo przynajmniej trafi do ludzi. Ponieważ na to co sukces, jak nie lubię tego słowa, ale z braku laku go używam, ono się tu powtarza. No ale powiedzmy, że jakiś rodzaj spełnienia artystycznego albo oddźwięku od widowni w przypadku stand-upera w równej mierze składa się z jakości tekstów, ale też z osobowości, z charyzmy, z głosu, z umiejętności podawania tego tekstu, z umiejętności kontaktu i kontroli publiczności, z wypadkowej tego, jak ta osoba wypada na tle reszty, czy się odróżnia, czy właśnie jest przystępna i tak dalej, i tak dalej. To jest tak dużo różnych zmiennych, że również taki stand-up nie jest matematyką, a kiedy jest matematyką, kiedy film jest robiony matematycznie albo stand-up, to bardzo łatwo to widać. Widzisz pewną kwadratowość, widzisz, że ktoś... Schematyczność. Że nie masz wrażenia, że okej, ktoś do ciebie tak dzieli się z tobą w bardzo śmieszny sposób swoim światem, jak to robią najlepsi komicy, tylko czujesz, że to jest jakoś strasznie tryhardowe, że ktoś po prostu se to wypisał i nawet słyszysz w melodii pewną sztuczność podawania żartów na przykład, albo czujesz, że ktoś coś udaje i tak samo widzisz, nie wiem, w filmie, że ktoś stwierdził, że musi być w tej minucie punkt zwrotny i go robi i on teoretycznie się zgadza, ale ty nie podążasz za historią, tylko już wychodzisz i czujesz, że oglądasz film. A najlepsze filmy działają w ten sposób, że ty przeżywasz losy bohaterów, mimo że oni są nieprawdziwi, nie? I jeżeli film jest dobry, to może to być, kurczę, Hobbit, nie? W sensie mówię akurat o Władcy Pierścienia, nie o Hobbicie, ale że postać może być dziwną, wymyśloną postacią z nieistniejącego świata, ale ty masz łzy w oczach, bo to jest dobrze zrobione, bo to działa na twoje emocje, to cię wciąga i tak dalej, nie? Więc to są... Złożone rzeczy. Tak, absolutnie. I pięknie o nich opowiadasz. I też myślę, że sukces serialu jest sukces, jakkolwiek to brzmi. No bo wiadomo, że może być różny. Może być komercyjny, jakiś właśnie taki polegający na spełnieniu, o którym wspomniałeś. Co jest szczególnego w tematyce? Bo jak się spojrzy nawet na historię i na naszą polską mentalność, to my mamy taką ciągotę do gloryfikowania i tego okresu, i tego szlachectwa, wiesz. Całe to romantyzowanie przez Sienkiewicza. Więc zastanawiam się, co by na przykład Henryk Sienkiewicz powiedział, jakby obejrzał twój serial. Ciekawe. Trzeba by się doczytać, czy na przykład Henryk Sienkiewicz miał poczucie humoru, nie? Albo czy miał dystans. Bo z tym odbiorem jest różnie, że mógłbyś się zrobić jakieś założenie, że tej osobie na pewno się nie spodoba i ona będzie miała kij wiadomo gdzie i stwierdzi, że to jest obrazoburcze. A zaskakujące się okaże, że nie. A na przykład kogoś, kogo byś posądzał o pewną wspólnotę, nie wiem, podejścia albo poczucia humoru, okaże się, że zupełnie przestrzeliłeś. Mi się wydaje, że z tym serialem ciekawe jest to, że on tak naprawdę jest trochę jak... że on się staje takim wehikułem, takim papierkiem lakmusowym i bardzo ten odbiór jest różny
i interpretacje są różne w zależności właśnie od tego, kto to robi. Że to nie jest taka, że wszyscy się zgadzamy, że ten serial jest o tym i jest taki i po prostu podoba ci się, czy nie. Nie, są spory. Ktoś uważa, że to jest lewacka propaganda. Ktoś uważa, że to jest milenialsowe i centrystyczne i właśnie zupełnie z punktu widzenia lewicowego neoliberalne. A ktoś uważa, że to, wiesz, jakby, że w zależności od tego, a ktoś uważa, że świetnie, to jest, po prostu uderza w PiS i znakomicie. Ktoś mówi, nie, to właśnie uderza w neoliberów i świetnie. A ktoś uważa, to jest lewactwo. Wiesz, jakby... Tak naprawdę nic z tego nie jest prawdą, bo myśmy żadnej takiej agendy nie zajmowali i chcieliśmy przede wszystkim dać ludziom fajną rozrywkę na jakościowym poziomie. Rozrywkę w takim najlepszym rozumieniu tego słowa, gdzie będziesz mógł się śmiać, ale będziesz mógł się wzruszyć, może sobie coś, będziesz miał jakąś refleksję, ale tak naprawdę na temat ludzi i ludzkiej natury i nas wszystkich. My się też nie odłączamy od tego, a nie, że my z jakiejś pozycji kogoś tam punktujemy i atakujemy. W ogóle nie mieliśmy takich intencji, ani takich pomysłów i ciekawe jest to, że ludzie są przekonani. My wiemy, co to zrobiliście. No, taki najlepszy przykład jest, że powszechne, generalne poczucie jest, że no, jednym z żartów jest to, że Jan Paweł się nazywa Jan Paweł Adamczewski, co jest nawiązaniem do Piotra Adamczyka, który grał papieża. To jest nieprawda. To w ogóle nie było, to jest przypadek, bo najpierw została znaleziona Adamczycha jako miejscowość, jako nazwa, więc skoro właściwie Adamczychy, to Adamczewski. I to nie ma nic wspólnego, a Jan Paweł z kolei, no to dlatego, że Jan Paweł II był najsłynniejszym Polakiem, więc żart, że ja będę najsłynniejszym Janem Pawłem, nie mając świadomości, że to się nie wydarzy, nie? To są niepołączone rzeczy. Adamczewski z Janem Pawłem, nie było linku, że Adamczyk papież, ale ktoś, kto na to wpadał, mówi, no oczywiście, no i beznadziejny, no, oczywisty żart, ale nie mieliśmy tego robić, nie? A ktoś z kolei filtruje to i mówi, no tak, wiem, dlaczego się nazywa Aniela, bo to jest nawiązanie do Fredry i do Anieli tam ze Ślubów Pańskich. Nie jest. I my już nic z tym nie zrobimy, no bo w jakiejś części oddajesz dzieło widzowi i on ma rację w swoich interpretacjach. Natomiast gdyby poszperać co z rzeczy, które ludzie uznają za pewnik w tym, co chcieliśmy zrobić, to dużo z nich nie jest prawdą. Znaczy nie jest prawdą. Nie było naszą intencją, tylko to już się dzieje w głowie widza. Nie? A to jest piękne też potwierdzenie tezy, że właśnie... dzieło, film jako twór jest w połowie tylko twórców, bo drugą połowę dopowiadają sobie właśnie widzowie, oglądając, interpretując tak, na swój sposób. Tak, i często mogą ci powiedzieć, to jest właśnie fajne, no bo często jest tak, że możesz zrobić film na jakiś tam temat i ktoś ci powie, kurczę, dla mnie to jest film o czymś innym. I ty możesz mieć, nie pomyślałem o tym, może jest w jakimś sensie, może ja nie zdaję sobie sprawy, że we mnie są takie też pokłady takich emocji czy czegoś, że ktoś może tak to odebrać. Nie? I super się słucha interpretacji widzów. I oczywiście czasami to jest bardzo właśnie wbrew twojej intencji, wtedy jesteś taki... A czasami cię zaskakuje tak, że wow, nie myślałem o tym. Kurczę, teraz faktycznie... No bo każdy odbiorca ma swoją wrażliwość, swój bagaż doświadczeń i filtruje sztukę przez siebie. No, wiesz, nie jest tak, że wszyscy ludzie na świecie zgadzają się, że najbardziej wzruszającym utworem muzycznym jest X. Dla ciebie ty mi podasz, że najbardziej wzruszający jest, dasz mi to, ja ci dam to i ty mi puścisz ten numer i ja powiem, no jest okej, ale nie działa na mnie, ja ci puszczę mój i też będziesz obojętny, a ja będę przeżywał. I nie tylko dlatego, że nam się to kojarzy z jakimś na przykład wydarzeniem w życiu, ale dlatego, że ten zestaw dźwięków, nut jakoś trafia w nas w taki sposób, że nie możemy się oprzeć, nie? To jest piękne w sztuce, że ona jest tak subiektywna. To jest w ogóle chyba szersza prawda nawet o komunikacji między ludźmi jako takiej, nie? No, a ile razy się zderzasz z czymś, że mówisz do kogoś coś, co jest twoim standardowym sposobem komunikacji i twoi znajomi na to reagują i nagle ktoś się obraża albo nie rozumie cię, albo reaguje i ty mówisz, nie, bo ja przepraszam, bo mi chodziło zupełnie coś innego. Nie? Że odbiór jest zupełnie inny niż twoja intencja i to jest częste. Oczywiście. No, jak powiem niebieski, to ty zobaczysz zupełnie inny odcień niebieskiego w głowie niż ja. Nawet jak będziemy patrzeć na ten przez nasze mózgi, będziemy inaczej widzieć ten niebieski. Po prostu. To jest fakt, nie? Tak. Ale w tym przypadku możesz się tak bezpośrednio z tym zderzyć. To jest bardzo ciekawe. A jest coś takiego, co ci najbardziej zaskoczyło właśnie po premierze, że ta intencja i odbiór były totalnie się rozjechały, że chcieliście coś pokazać, coś powiedzieć, a odbiorcy to zinterpretowali zupełnie w niespodziewany sposób? No chyba najbardziej mnie zaskoczyło coś, co parę razy się spotkałem, że w jakiś sposób postać Jana Pawła parodiuje Andrzeja Dudę.
Bo u nas się nigdy nie pojawiło nazwisko przez 2 lata przygotowań, nigdy się nie pojawiło nazwisko Andrzeja Dudy w żadnym kontekście, ani w kontekście tego, że ten bohater ma cokolwiek z nim wspólnego. A dla wielu osób to było takie oczywiste, nie? Że jeżeli tu jest ktoś, kto jest głową rodziny i głową wsi, no to wiadomo, prezydent i się śmiejemy. I że nawet niektórzy ludzie mówili, że tak Bartek Topa świetnie parodiuje. Ale ani on nie próbował go parodiować, ani ja nie chciałem, ani nikt z nas sugerować mu, żeby... Więc to jest na przykład takie i dlatego mi się to jakby, to za mocne może słowo, nie podoba, że to jest dla mnie trochę takie tanie, żeby robić serial, w którym jednak chcesz, żeby ludzie wierzyli, że te postacie są z krwi i kości, że one są żywymi ludźmi. No to moim zdaniem szkoda poświęcać postać i jej jakby niezależność na to, żeby ona była jakąś parodią, jakimś odniesieniem do kogoś z istniejącego życia. Tak naprawdę jedynym takim zabiegiem jest ksiądz Żmija. Wiadomo, że ksiądz śledczy i wiadomo, że to jest nawiązanie do ojca Mateusza, ale też zobaczcie, że on w wyglądzie nie jest jak ojciec, on nie ma nic wspólnego z Arturem Żmijewskim, jakby jest tylko żarcik w nazwisku, natomiast jest połączeniem księdza ojca Mateusza z księdzem Robakiem z pana Tadeusza, bo ma w ogóle jego kostium, to jest autentyczny kostium księdza Robaka z tego filmu, tak? Tak, z pana Tadeusza. Oh, wow. Więc ta żmija, więc zamiast Robaka jest żmija, więc to jest trochę miks. To jest miks księdza Robaka z ojcem Mateuszem i tak dalej. A bardziej fizycznie właśnie już to jest jak Linda z pana Tadeusza, mm-hmm. niż jak ojciec Mateusz, więc to są trochę takie popkulturowe żarty i nawiązania, ale jakby myślę, że to jest za mało interesujące, żeby robić po prostu całą postać, która ma być wielkim puszczeniem oka, że to jest Andrzej Duda albo jakiś inny polityk, albo jakiś znany celebryta. No i to jest przede wszystkim już bardzo zużyty, wykorzystany taki trop stylistyczny, bym powiedział, bo to jest wszędzie, ciągle te memy, jakby tak, każdy się tak, z tego śmieje, tak. Więc to jest bardzo wyświechtany temat. Tak, dlatego, no właśnie dlatego myślę, że i to jest taki też zarzut często, że ten serial to jest zbiór memów. No mi się wydaje, że nie, oczywiście nie odbieram prawa do tego, że ktoś nie wszedł na głębszy poziom, ale wydaje mi się, że siłą tego serialu, poza tym, że są tam śmieszne żarty i są nawiązania oczywiście do internetu i do pewnych memów czy wiralowych filmów w stylu tam Paweł Jumper, to mi się wydaje, że siłą i od początku jak czytałem scenariusz, to dla mnie siłą były po prostu fajnie napisane postaci, które przeżywają różne rzeczy i możemy śledzić wątek romantyczny i się nim wzruszać, możemy jakieś postaci nie lubić, jakąś bardziej lubić, bardziej nas, ale że te ludzkie rzeczy są ciekawsze, te, które są taką organiczną, oryginalną sferą tej historii, tego świata, tej Adamczychy, tego naszego uniwersum, a nie, że największą wartością i najważniejszym elementem jest to, że zacytuje się jakiś mem, nie? To jest bardzo powierzchowny poziom odbioru, nie? Ale też... No ale wiesz, no nie można się obrażać. No ludzie mają właśnie, tak jak mówię, różny gust i różną wrażliwość i to nie jest tak, że jak kogoś ten serial znudził albo nie wszedł, nie przeżył nic, no to okej. Okay. No, ja też są powszechnie uwielbiane rzeczy, które na mnie nie działają i jakby ja po prostu jestem wobec nich obojętny i to jest to, co mówiliśmy, kwestia gustu, kwestia wrażliwości, to nie znaczy, że ktoś jest gorszy czy lepszy, oczywiście, jeżeli lubi. Z drugiej strony to jest raczej zaleta i wielka siła takiego serialu, jeśli on jest w stanie zagospodarować bardzo szerokie spektrum społeczne, no bo z jednej strony dotrzesz do odbiorców, którzy się po prostu jarają tymi tekstami i gagami, a jest grupa, która doceni to, co jest nieco głębiej i będzie to czytała. Oczywiście, no tym bardziej, że wiesz, ja na przykład rzeczy, które ja bardzo lubię, tak bardzo lubię, że kocham, to nie są bardzo popularne rzeczy. Mhm. Więc ja też przez wiele lat raczej byłem przygotowany na to, że jeżeli ja będę robił coś bardzo tak, jak ja czuję, to raczej muszę się pogodzić, że to nie będzie z czystej jakby matematyki. Jeżeli ja mam, wydaje mi się, ja lubię rzeczy, które są niszowe. W jakimś wymiarze niszowe, to znaczy, że mam bardzo specyficzną wrażliwość i specyficzne poczucie humoru, więc tych ludzi, którzy będą je podzielać w 100%, nie będzie tak dużo. I nawet trochę tak było mi smutno, że myślałem, że okej, okay, no to ja nie chcę iść pod publiczkę, nie chcę robić wbrew sobie, więc trochę muszę się zgodzić, że będę miał na przykład grono jakichś odbiorców, którzy będą bardzo wierni, ale nieliczni. Tacy nieliczni, ale fanatyczni. A tu się okazuje, że ja mogę się po czymś podpisać w 100%, że to jest moje, że tu nie było kompromisów, że ja nie próbuję, no nie podoba mi się to, ale mam, ale może dostanę więcej. Nie, że robię coś uczciwie i to się spotyka. I to, co mnie na przykład najbardziej cieszy, trochę odwracając twoje pytanie, co mnie zaskoczyło negatywnie w odbiorze, czy tam z czymś się nie zgadzam, że bardzo dużo ludzi doceniło
jakieś takie super niuanse, super małe rzeczy, na których mi zależało, typu jakiś tam żart na trzecim planie, typu jakieś szczegóły w scenografii, wiesz, jakieś takie bardzo pochowane rzeczy, że jest duża grupa taka, mamy duży taki, taką fanbazę, która ma swoje, na przykład, przepraszam, grupy na Facebooku, kilkudziesięciotysięczne nawet, gdzie ludzie się prześcigają w wyszukiwaniu tych rzeczy, wow. I nic się przed nimi nie ukrywa, i to jest bardzo wzruszające i takie budujące, że warto te rzeczy umieszczać, bo jednak są ludzie, którzy chcą tego poszukać. Nie? I tego to oczywiście jest jakaś tam trzecia warstwa, to nie jest najistotniejsze, bo to jest taka trochę jest sztuka dla sztuki, smaczek, żeby nie? Smaczek, ale, tak. ale że te smaczki nie, torcie, są, nie są dla nikogo, tylko faktycznie, że ktoś może dostrzec na przykład to, że już nie mówię o takich bardzo nerdowskich rzeczach, jak to, że nasz kompozytor Jurek Rogiewicz buduje hymn Adamczychy na dźwiękach AD, Mi, czyli M, jakby ADMCH, A, czyli żeby jakby nazwy akordów układają się w nazwę wsi, bo to już jest jakby turbonerdoza, chociaż też piękne i doceniam. Wow. Natomiast to, że nie wiem, że ktoś dostrzeże jakiś właśnie mini element, który jest bardzo dalekim nawiązaniem do czegoś albo... I to są takie czasami... O, właśnie, bo to tak mówię ogólnie, ale jest super przykład i to w ogóle w jakiejś recenzji jakiegoś historyka odnalazłem. I to jest ciekawe, że w ogóle historycy fajnie reagują na to, mimo że to nie jest serial historyczny i bardzo sobie luźno podchodzi do faktów historycznych. To właśnie jeden z historyków docenił, tam jest w Kuźni takie coś, że Bogdan ma swoją część, Maciej ma swoją część i Bogdan ma takiego orła polskiego, a nad miejscem Macieja wisi herb Litwy, czyli pogoń, taki rycerz na koniu, który jest tak totalnie beznadziejnie narysowana, jakby dziecko to na bas grało, no bo Bogdan miał ładnego orła i zrobił specjalnie, wiesz, taki lekko... Nie wiem, czy to można przeklinać. Można. Taki jako chujowy herb pogoni. I ja pamiętam, jak to robiliśmy, to że wszyscy mieli takie nick tego, w sensie mało kto wie, jak wygląda herb Litwy, czyli ta pogoń. I jeszcze, żeby dostrzec, że to w tle wisi, nikt tego nie zauważy. Nie? I potem, jak w recenzji ktoś mówi, bardzo śmieszny żarcik, że jest taki nieudolny herb Litwy. Mam takie, o, więc nawet dla tej jednej osoby warto było to zrobić. Nie? A czy takie niuanse, takie właśnie smaczki, one pojawiają się spontanicznie w trakcie kręcenia, czy to jest już na etapie scenariusza planowane? Nie, no jeżeli masz taki herb, który ktoś musi wykonać, namalować, no to raczej on powinien być tak wcześniej. Samo. Chociaż akurat nasz pion scenograficzny jest tak wspaniały, że potrafi... że był bardzo dobrze przygotowany. To znaczy, że oczywiście masa rzeczy musiała być wykonana wcześniej, bo wymagała po prostu dużej ilości czasu i pewnych, wiesz, też konsultacji i tak dalej. Ale że mieli tak dużo na miejscu rzeczy tam, gdzie kręciliśmy w Kolbuszowej w Skansenie, że byli w stanie z tych materiałów coś wykonać. Czyli na przykład jak się okazało, że pogoda się zmieniła i my nagle przenosimy scenę, która miała być we wnętrzu, musimy ją przenieść na plener i nagle pada śnieg, no to ja mówię, kurczę, to może jakiś... W końcu na przykład nie użyliśmy tego, ale mówię, że może jakiś taki parasol XVII-wieczny byśmy wymyślili i tam po prostu z płótna, z jakichś belek taką wielką wymyślili i to powstało w ciągu godziny. Więc musisz być na maksa przygotowany i raczej większość rzeczy czy po prostu powstaje wcześniej, ale jak masz zespół świetnie, no to jest tak jak powiedziałeś trochę, nie robisz intuicyjnie, ale z przygotowaniem. No, zawsze się coś niespodziewanego może wydarzyć, musisz być też otwarty na to, co ci los tutaj jakby podsuwa niespodziewanego, więc raczej to wszystko jest gotowe wcześniej, natomiast jak masz taki zespół, który jest świetnie przygotowany i również jest przygotowany na nieoczekiwane, to może ci coś spróbować zrobić na bieżąco. Jest takie powiedzenie, że najlepsza improwizacja to ta przygotowana, nie? Na którą jesteś gotowy. No bo tak, wtedy... ja trochę jestem wielkim fanem tego powiedzenia, bo ono często działało umniejszająco dla improwizatorów, że kiedy my naprawdę robimy coś ad hoc, bez przygotowania, to ludzie mówią, no tak, to jest taka, no, musi być dobrze przygotowana, więc oczywiście przygotowana w tym sensie, że trenujesz coś, nie wiem, kilkanaście lat i po prostu twój mózg jest szybszy i zna już pewne zasady, narzędzia. Pewnie, no. Tak, pewne zasady i masz te narzędzia i potrafisz to zrobić, tak jak muzyk trenuje grę na instrumencie, więc może zagrać, może coś zaimprowizować na instrumencie i tak dalej. No to jest mięsień, który trenujesz, więc w tym sensie jest to prawda. Natomiast zawsze byłem taki trochę sceptyczny wobec popierania tego powiedzenia, bo uważałem, że tam się pod spodem kryje takie, no ale wszyscy wiemy, że to nie jest do końca improwizacja, aha, że to jest przygotowane.
Zgadzam się z twoją interpretacją, że to chodzi o to, że jakby wszystkie rzeczy, których doświadczasz gdzieś tam, albo je przewidujesz, albo się nad nimi zastanawiasz, to one składają się później na to, że tobie to wychodzi, nie? I to jest jakaś tam forma treningu, ale też a propos właśnie szybkiego mózgu, to słyszałem, że masz znakomitą pamięć i że właśnie jesteś w stanie wiele rzeczy zapamiętywać. I czy to jest prawda, że występowałeś w 1 z 10? Tak. Jaka tam była historia z twoim odpadnięciem? Tam był problem z pytaniem, słyszałem. Tak, znaczy aczkolwiek ja nie miałem racji, bo tam było tak, że ja odpadłem na pytaniu, chyba to było ostatnie faktycznie, że gdzie znajduje się pomnik zaślubin Polski z morzem? I ja powiedziałem, że w Pucku, a odpowiedź brzmiała, że w Kołobrzegu. I faktycznie są dwa takie pomniki. Jedno dotyczy zaślubin Polski z morzem, które odbyło się po I wojnie światowej i to jest właśnie w Pucku, jest taki obelisk, no ale ten właściwie, jakby ten powiedzmy bardziej znany, który po II wojnie światowej ponowne, albo coś przekręcam, no ale to tak mi się wydaje, że on był już po II wojnie zrobiony, że zaślubiny Polski, że pomnik tych drugich zaślubin Polski z morzem jest w Kołobrzegu. No więc ja jak odpadłem, stwierdziłem, no dobra, ale to pytanie jest nieprecyzyjne, no bo de facto są dwa pomniki, więc mogę się odwoływać. Ale dostałem odpowiedź, że no jednak chodziło o konkretny pomnik i jak oglądałem, to faktycznie było nazwisko projektanta. Więc gdzie znajduje się pomnik zaślubin Polski z morzem, projektu kogoś tam, no i tylko jeden jest projektu tego kogoś tam, więc faktycznie no nie można się tu przyczepić i odpadłem uczciwie. Reklamację chcieli składać tam. Chciałem, no złożyłem. Na piśmie, ale no niestety nie miałem racji. Panem Arturem nie mogłeś zostać w takim razie, tym słynnym. No do pana Artura to mi daleko. A co cię pchnęło, żeby pójść w ogóle do takiego programu? Tak, ciekawość, ty? No słuchaj, no tak, znaczy ciekawość, nie no, po prostu chęć, no, nie potrafię tego powiedzieć, ja zawsze byłem wielkim fanem. Ja byłem kiedyś w Milionerach, ale nie wszedłem do tej, nie usiadłem z Hubertem, bo w tym losowaniu nie przeszedłem, znaczy w tym takim, że trzeba szybko tam coś tam. Ale po prostu kocham 1 z 10 i po prostu stwierdziłem, że będę żałował, jak nie pójdę, więc to było zupełnie... Nie kryję się za tym, tak, nie kryję się za tym. Wiem, że Zalew chyba też był w 1 z 10. Tak? Tak mi się wydaje, że był. Że był. Więc nie ma tutaj żadnej ciekawszej historii po tym, że z czystej chęci pójścia tam po prostu poszedłem. Okej. Nie dla beki, nie dla, wiesz... Znaczy, to jest fajne, że robisz wiele rzeczy gdzieś tam z tej chęci i dla frajdy i to też widać. No inaczej nie ma sensu, kurde, żyć, no, jeżeli wiesz. No, wszystko jest trudne, ale no, trochę odbijając od tego negatywnego, smutnego początku rozmowy o trudnym życiu, nie, pracy ożywiłeś się, i przebodźcowaniu, no to jednak, no kurczę, ja się bardzo cieszę, że jednak moje życie... polega w większości na robieniu rzeczy, które lubię robić, że nie wiem, moją pracą jest moja pasja, bo zarówno robienie filmów jest moją pasją, jak i komedia jest moją pasją, więc ja to robię, bo lubię to robić. Oczywiście jak z każdą rzeczą, jak robisz ją długo i robisz ją na wyższym poziomie, to dochodzą różne trudne rzeczy, takie jak rynek, jak jacyś właśnie decyzyjni ludzie. Gdyby świat był taki, że tylko tworzysz i tyle, i nie musisz zajmować się networkingiem, z marketingiem, sprzedażą siebie i to są rzeczy, których ja nie znoszę. W ogóle nie lubię nie lubię środowisk, nie lubię rozmawiania z ludźmi, z którymi trzeba rozmawiać. Jakby nie... Ale zmuszasz się do tego, że jednak jest to potrzebne dla końcowego sukcesu? No wiesz, czasami masz od tego jakby ludzi typu, nie wiem, masz producenta albo masz agenta, którzy cię zwalniają z obowiązków wielu różnych tych, ale czasami... No wiesz, no czasami musisz odbywać różnego rodzaju rozmowy, w których trochę musisz być dyplomatyczny i musisz się zachowywać. To jest takie coś, co mnie ta część jakby pracy, która jest dla mnie najgorsza, ale widzisz, no generalnie ja lubię robić rzeczy i one mi nie przeszkadzają. Przeszkadza mi, nie wiem, że trzeba wykonywać telefony jakieś, albo właśnie je odbierać, albo pisać maile. Ja nie lubię takich rzeczy dookoła. Ale chyba więcej mam w ogóle problemów właśnie jakoś z takich prostymi rzeczami w egzystencji niż z samym robieniem rzeczy. Tylko z tym, co jest dookoła robienia rzeczy. Samo robienie rzeczy jest super. Jakby ktoś mi dostarczał mi tylko... Wiesz, że ja mogę tylko robić, być tylko na plenie. Te gliny do rzeźbienia tych twoich tworów. I ja nie muszę się niczym innym zajmować
i dyskutować i na przykład, że nie ma w budżecie na coś pieniędzy albo że trzeba na przykład trochę zmienić, bo ktoś się boi, że to będzie za kontrowersyjne i całe to wszystko, co trzeba robić. Ja wiem, że trzeba robić, ale to jest taki mniej fajna część pracy, nie? A sama praca jest fajna. To z jakimi rzeczami sobie nie radzisz w takim razie? Tymi życiowymi mówisz, że... Ze wstawaniem rano, z zrozumieniem, na czym polega bycie na planecie Ziemia, w kosmosie, na bycie w jakimś wewnętrznym spokoju, wiesz, na nie baniu się różnych rzeczy. Bo ja mam jednak taką bardzo osobowość lękową i nerwicową. Na docenieniu się, na osiągnięciu, na byciu w mitycznym tu i teraz, na przyjęciu na przykład pozytywnych rzeczy, czyli ty mnie pytasz o sukces, ja tak, ale bardziej spełnienia, poczucie spełnienia, wiesz, że tak, takie rzeczy są dla mnie najtrudniejsze, żeby na przykład właśnie jechać na wakacje. To jest smutne bardzo, ale jak ja sobie przed wyjazdem na wakacje wyobrażałem, że siedzę sobie, wiesz, w Meksyku, patrzę na morze i myślę, moje życie jest super, zrobiłem fajny serial, jestem w Meksyku, bo zasłużyłem, bo dużo pracowałem i wiesz, i zarobiłem na to pieniądze, jestem z żoną, z którą jestem w związku od 12 lat i kochamy się jak 12 lat temu i jest cudownie, ach, jak dobrze, to jest dla mnie abstrakcja. Ja wiesz, ja muszę odbywać na takich wakacjach walkę z tym, żeby nie myśleć, co robię po powrocie, czy jestem w dobrym, czy wszystko, czy czegoś nie zapomniałem w życiu zrobić, czy komu się nie podoba serial, a w ogóle, wiesz, jakby w sensie z jakąś taką sraką myślową i z takimi atakami cały czas, żeby, a im więcej mam okazji, żeby czuć ten spokój, tym superego, krytyk wewnętrzny bardziej mi mówi, a może nie możesz odpoczywać, może musisz myśleć o tym, a może, no fajnie, że zrobiłeś serial, ale kiedy debiut fabularny? Może nigdy, wiesz, jakby, że to jest dla mnie najtrudniejsze. Najtrudniejsze dla mnie jest po prostu być. Bo i się to nic nie dzieje, nie masz tych dystraktorów też pewnie dookoła. No tak, nie, no, zostajesz ze swoimi myślami. No dlatego może to jest najprostsza odpowiedź na twoje pytanie, wow, dlaczego ty tyle robisz i skąd? No dlatego, że mi na jakimś poziomie łatwiej jest być zajętym, zajętym niż odpoczywać. No z jakiegoś powodu Dzień Świra był moim ulubionym filmem, jak miałem 16 lat, jak wyszedł i stwierdziłem, że to jest o mnie. Mimo, że to jest o 49-latku, który czuje, że przegrał życie, to jako 16-latek mówiłem, tak, to jest o mnie. Więc wiesz, to jest trochę śmieszne, ale i takie przedramatyzowane, ale tak, tak jest. Więc mi jest najtrudniej, kiedy nic się nie dzieje. Jak właśnie Adaś Miłczyński nie umie odpoczywać. Muszę odpocząć, ale jak odpoczywać, wiesz, na plaży, czytać książkę, bo nie mam czasu, a może pójść do morza, bo jestem w morzu, muszę siedzieć w morzu, a nie, a może właśnie powinienem z zamkniętymi oczami nic nie robić, ale nie, ale z drugiej strony, wiesz, i po prostu paranoja, nie, więc to jest dla mnie trudne, nie, że właśnie takie rzeczy... Mi nie sprawiają trudności rzeczy, które ludzie mówią, o Jezu, w życiu bym nie wyszedł na scenę, to jest przerażające. To już teraz tak mam... No jest to dziwne, ale okej. Okay. A na przykład siedź przez godzinę i wsłuchuj się w szum morza? Nie? Żebym ja się czuł w tym bezpiecznie? To jest dla mnie, kurczę, to jest wyzwanie dla mnie. Ale bardzo, bardzo szkoda. Znaczy pracuję nad tym bardzo intensywnie, żeby zbliżyć się do tego momentu, bo to jest jakieś, brzmi cudownie. Fajnie, że o tym mówisz, ważnie. Myślę, że to jest ważny temat i coraz bardziej powszechny, dotykający coraz więcej ludzi w tym współczesnym świecie, w tej kulturze właśnie zapierdolu, tak, no, i tego pędu, tego, że wszystko jest wreszcie możliwe i wszystko możesz mieć, więc tylko musisz się starać i pracować i po to sięgnąć i to nie ma końca. No wiesz, łatwo wyśmiać, nie wiem, mindfulness i tego typu rzeczy i pewnie część z nich może być bullshitem, ale w samej idei jest czysta prawda, to znaczy, nie wiem, jak myślisz, czytasz o medytacji, wiesz, ja też próbuję, strasznie trudne, nie? No bo to jest właśnie dokładnie to. Znaczy medytacja jest po prostu takim stanem, gdzie to, co jest, jest. Tak, może koniec. Płyną, po prostu jest. Tak. Znaczy właśnie jest sobie. Jest nic nie ma poza tym, co jest. I właśnie a propos tego, co mówisz, że wszystko jest dostępne, ale to, że jest dostępne, to nic nie jest wystarczające i ludzie myślą, że jak to zrobię, to już będę w tym punkcie, ale wtedy pojawia się kolejny jakiś punkt, albo że gdzie pojadę, tam będzie, ale może tam jest lepiej, a może w innym. I cały czas jakieś takie wmawianie sobie, że ten ta meta jest gdzieś tam, a tak naprawdę, bardzo uogólniając, ona już jest. W sensie... Chodzi o drogę.
No tak, ale że już jest. Znaczy, że jeżeli ja bym sobie myślał o tym, o czym ja marzyłem, to ja mam już to. Ja pracuję tak, jak chciałem, mam wspaniały związek, mam super przyjaciół, moje życie jest ekstra. Ale to czemu jest cały czas dziwny nerw jakiś? Właśnie nie, że to jest... Ktoś powie oczywiście, no ale bez tego nerwu to nie chciałoby się tworzyć, nie? Trochę tak. To prawda, że to cię pcha jakoś do tego, żeby... Ale też sobie wyobrażam, że mógłbym być super spokojny i z czystej radości tworzyć. Z czystej chęci, żeby się podzielić z ludźmi czymś. Pójść na scenę, wszyscy się dobrze bawią, ekstra. Potem zrobić serial i ludzie go oglądają, jest ekstra. Zrobić film, że mogłoby się to odbywać bez, albo przynajmniej w innej proporcji na przykład. Mm-hmm. 70% radości, 30% niepokoju, a nie 20% radości, 80% niepokoju. Nie? Przesuwanie, zmiana tego... bilansu byłaby super. A czy ta negatywna emocja nie jest właśnie takim mocnym motorem motywacyjnym, że może nie byłbyś w stanie tak wiele robić na raz, albo tak dobrze? Nie, znaczy ja teraz już uważam, że nie, dlatego że ja na przykład jak właśnie wszedłem na plan 1670, mimo że to był najdłuższy plan w moim życiu, najcięższy, z największą odpowiedzialnością finansową i teoretycznie powinien być najbardziej zesrany, to ja byłem najspokojniejszy, bo ja nagle miałem takie... To ja, wiesz, 15 lat zasuwam, robię coś, gdzie nie ma budżetu, gdzie nie ma, kurde, kubka, żeby postawić w kadrze i nagle jest zbudowana wieś. I ja się czułem jak, wiesz, jak w bajce, jak w Hollywood po prostu. I ja przychodziłem uśmiechnięty codziennie. Ja byłem szczęśliwy autentycznie, że to robię i jedyne co, to jak najlepiej zrobić tą scenę. Mam wszystkie warunki. Nie czułem strachu, że ja to zepsuję. A syndrom oszusta był mi bardzo znany w pracy na planie przez wiele lat, że wiesz, że jedziesz na plan i to ma 99% moich kolegów filmowców, jak i komików i tak dalej, że jedziesz na plan, mówisz, przecież zaraz odkryją, że ja się nie nadaję, nie? Że ja nic nie wiem. A po czym okazuje się, że wiesz, no bo to jest twoja praca i nadajesz się do tego i już parę razy się okazało, że umiesz. To mi to naprawdę dopiero, kiedy dostałem największe wyzwanie w życiu, to nagle to odeszło i miałem czystą właśnie taką przyjemność twórczą. I to doświadczenie pokazuje, że ja nie potrzebuję już, ja naprawdę nie potrzebuję tego negatywnego motywatora. Mm-hmm. Ja potrzebuję spokój, ja potrzebuję czuć zaufanie, ja potrzebuję, że ludzie mówią tak, wierzymy w ciebie i wtedy ja daję... Ja nigdy na mnie nie działało takie, wiesz, prowokacyjne na przykład, żeby udowodnić. Ja nie lubię konfrontacji, nie lubię konfliktów, nie lubię udowadniania, a jak ktoś mówi spokojnie, wierzę w ciebie, to wtedy ja czuję, że mogę dać... I dlatego tak... No bo jak jesteś reżyserem, zarządzasz ludźmi. Ja też tak zarządzam ludźmi, nie? Ja wierzę w pozytywne wzmocnienie, w to, żeby oni czuli się pewnie i czuli, że są dlatego, bo ja uważam, że są wybitni w tym, co robią. Więc nawet jak coś będzie problem, to on nie podważa tej bazy, że nikt nie musi się stresować, że Boże, jeden błąd i kurde wylatuje z pracy, albo ludzie podejrzewają, że nie umiem, muszę udowadniać. No to jest w ogóle strata czasu. Mhm. Więc nie, uważam, że ale wiesz, ludzie są różni, może ktoś potrzebuje tego, nie? Do jakiegoś takiego właśnie nerwu krytycznego. Ja go za dużo już doświadczyłem, ja go już nie potrzebuję. Myślę, że to jest destrukcyjne na dłuższą metę i jednak cię spina i ogranicza twoje możliwości tak myślę, i no, jakąś siłę twórczą. Poza tym, wiesz, jak to spojrzeć z boku, jakie to jest, a to też jest, wiele osób to ma i gadałem z wieloma kolegami, znajomymi o tym, że jak straszne jest to, że na przykład, nie wiem, wypuszczasz stand-up, albo robisz film, albo robisz serial, whatever, i czytasz komentarze, nie? I na przykład masz 100 komentarzy, że super. I tak lecisz przez nie i jest jedno gówno. I ty zatrzymujesz się na tym gównie. I siedzisz, kurde, ktoś uważa, że to gówno. I mimo, że to był 1%, no bo to był jeden, ja oczywiście używam teraz, ale 1 na 100, to ty będziesz o tym myślał? To jest potwornie smutne. I czemu sobie to robimy, nie? I że ktoś ci mówi, ej, fajne, a ty tak, już nie słyszałeś tego, a ktoś ci mówi, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że to jest do dupy. Boże, znowu, to jest straszne, że sobie to robimy. Takich słuchałem wywiadu jakiś czas temu z Agnieszką Grochowską, aktorką, i to jest w ogóle fajne, że coraz więcej też się o tym mówi, nie? I się nie wstydzą ludzie tego mówić, że... Bo jak wchodzisz do jakichś środowisk, to ci się często wydaje, że ty masz jakoś, a wszyscy inni są zakochani w tym, co robią, pewni siebie, radzą sobie, a potem się okazuje, że generalnie wszyscy mamy te same problemy, wszyscy się tak samo boimy, wszyscy się tak samo przejmujemy, a jak ktoś mówi, że się nie przejmuje, to tak naprawdę się najbardziej przejmuje, tak, i jesteśmy, i akurat to jest fajne, że jesteśmy w czasach, gdzie się mówi o zdrowiu psychicznym, o,
o takich rzeczach, o których rozmawiamy, o jakimś work-life balance, o jakimś spokoju, ale o tym, że ludzie też mogą być słabi, bo to jest po prostu ludzkie. I dzięki temu na przykład coraz częściej się w różnych środowiskach mówi i taka znana aktorka, na przykład ona, właśnie widziałem jakiś wywiad i ona mówi, ale byśmy robili wspaniałe rzeczy, gdybyśmy się tak nie bali i nie byli tak krytyczni wobec siebie. Wyobraźcie sobie, jakie by powstawały rzeczy. Ja mam tak, zgadzam się. Tak. Zgadzam się, że oczywiście powstawałaby też masa beznadziejnych rzeczy, bo ktoś, kto kompletnie nie ma do tego predyspozycji, miałby takie, Boże, jestem świetny i wypuszczałby jakieś straszne kupy, ale okej, no to nigdy wszystko nie będzie świetne, ale co ja z kimś nie rozmawiam? Im bardziej ty się otwierasz, to się okazuje, że ktoś, kogo miałeś za buca, przeświadczonego o swojej wielkości, mówi ci, mam to samo. Od 5 lat po prostu jestem w terapii. Wiesz, zwalczyłem jakieś stany lękowe. Boję się robić rzeczy. Boję się być na scenie. I się okazuje, że to jest... Większość ludzi ma tak, niż nie wiem, o co ci chodzi. Jestem super, po prostu uwielbiam siebie, nie boję się niczego, wszystko mi tak... Znaczy, jeśli tak masz, to tym bardziej jesteś w jakimś jeszcze większym wyparciu. Czerwona lampka się zapala. Tak, dokładnie. Chociaż wierzę w to, że są ludzie i bardzo im zazdroszczę, którzy mają jakieś takie zdrowe, ani nie są, wiesz... przesadnie krytyczni, ani się przesadnie nie podniecają, mają po prostu racjonalny stosunek, potrafią to fajnie ocenić i sobie... Tylko ich chyba nie widać. No. Nie masz trochę wrażenia? Może nie zajmują się wtedy pracą, która tak bardzo jest związana z poczuciem własnej wartości i z oceną przez innych. Może po prostu żyją, nie? Właśnie do tego zmierzam trochę tą uwagą, bo ja sam się nad tym często zastanawiam, no bo też jednak wykonuję zawód, który mocno polega, jakieś tam podlega ocenie zewnętrznej i wiąże się z ekspozycją i wystawieniem się na strzał i mierzę się z tymi samymi problemami, o których mówisz i się zastanawiam, czy to nie jest po prostu cecha charakterystyczna całej tej branży związanej z jakimś twórczym wychodzeniem na scenę i stawaniem, no wiesz, w świetle. Tak, znaczy ja myślę, że to jest jakoś wszystko połączone, nie? Czyli, że z jednej strony jest w tobie potrzeba ekspresji, ale z drugiej strony jest w tobie potrzeba walidacji z zewnątrz. Że wydaje mi się, że czy aktor, czy muzyk... No bo możesz sobie na przykład muzykę robić i nie pokazywać jej, nie? Teoretycznie. Albo na przykład robić ją do jakiejś rzeczy, ale gdzie twoje nazwisko w ogóle... Nie musisz jakby nie funkcjonować jako artysta muzyk, prawda? I ta potrzeba walidacji z zewnątrz, która wynika z jakichś braków różnych, z jakiegoś powodu, nie? Że jakoś masz za mało tej miłości własnej, więc musisz tą miłość dostawać z zewnątrz, czy to powiedzenie, że jesteś okej. Znaczy zgadzam się z tobą, że to jest jakiś wspólny element, jakaś taka potrzeba i... Ale ona nie jest jedyna, bo to nie jest tylko to, nie? W sensie, że i właśnie pozbywanie się tego, że to, czy ja jestem wystarczająco dobry, zależy od recenzji, zależy od reakcji ludzi, że ja wiem, że jestem dobry. Oczywiście mam dyscyplinę, chcę, żeby to, co robię, było jak najlepsze. Jestem samokrytyczny, ale pomiędzy byciem samokrytycznym a gnojeniem siebie jest jeszcze duża i strachem, czy tylko nie zostanę odrzucony, jest jeszcze duża przestrzeń. Więc mi się wydaje, że mi szczęśliwie już udaje się przestawiać ten akcent właśnie na to, że... Ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja robię rzeczy po to, żeby coś udowadniać i za każdym razem, na przykład idąc na scenę, zdawać egzamin z tego, czy jestem fajny i śmieszny, bo jak tak, to nie ma sensu tego robić. Ale jeżeli ja robię to, bo kocham to robić, bo mi to sprawia przyjemność... Bardzo się cieszę, że na przykład ludzie mówią, miałem zły humor, ale poprawiliście mi swoim występem. To jest super, że można coś faktycznie realnego dać ludziom, nie? Czy ten serial, który ludzie mówią, świetne, świetnie się bawiłem. No, to jest jedyny sens tego, nie? Jeżeli sensem jest to, że ty chcesz jakiś status osiągnąć albo podnieść sobie poczucie wartości, to nie jest, to nie tędy droga, wydaje mi się. To jest tylko wtedy droga do frustracji i tego, że to nigdy nie będzie właśnie enough, że teraz fajnie, ale następna rzecz nie, to już jestem do dupy. Mhm. To nie ma sensu, nie? Tylko właśnie się zastanawiam, na ile to jest też warte tego, w sensie takim kosztów, które ponosisz ty jako artysta, nie? Właśnie ten niepokój, fakt, że nie jesteś w stanie odpocząć, że jedziesz na wakacje i kurczę, wakacje stają się dla ciebie niekomfortowe, nie? Czy, bo jak sobie na to spojrzysz właściwie, to najczęściej
to małe rzeczy mają znaczenie w życiu i to one. No, oczywiście one są najważniejsze, są zupełnie najważniejsze. Właśnie w jakimś podcaście ktoś mi napisał, co mi daje poczucie szczęścia. No to od razu powiedziałem, że jest to czas spędzony z moją żoną. Nie? No to są momenty, kiedy ja jestem szczęśliwy, bo to jest mój człowiek, nie? Jakby na świecie najważniejszy, najfajniejszy, najmądrzejszy i tak dalej. I to jest... No i nie chciałbyś mieć farmy z alpakami z nią? No właśnie nie, chyba, bo może też to, że jesteśmy tak szczęśliwi, powoduje to, że na przykład dzielimy się tymi różnymi bolączkami, że oboje tworzymy i możemy się odnaleźć w tym i rozumieć się, plus nie wiem, ja czytam jej scenariusz i wzruszam się i płaczę, że jest tak wspaniały, więc myślę, że poza tym, że się kochamy jako ludzie, no to też myślę, że się cenimy jako artyści i częścią naszych osobowości jest też to, że jesteśmy artystami. Jesteśmy też neurotycznymi artystami, więc w tym się też dogadujemy. Więc myślę, że to jest nierozłączne. Po pierwsze, wydaje mi się, że gdybym nie był artystą, to tą osobowość mógłbym mieć taką samą i pracując, wiesz, w jakiejś pracy, do której mam dystans, może bym przeżywał takie same problemy i bym się przejmował, że jakiegoś raportu nie oddałem w taki sposób i już i tak samo mógłbym to przyjmować. Poza tym myślę, że no to jest też takie wyświechtane, ale prawdziwe, no, że z jakiegoś powodu to nie jest trochę twój, ty to musisz robić. W sensie ja czuję, że to muszę, nie w negatywny sposób, ale muszę, no nie wyobrażam sobie robienia czegoś innego. I tak samo jak są ludzie na przykład, którzy nie wiem, dla mnie to jest obce mi, bo ja jestem zbyt strachliwy, ale którzy potrzebują adrenaliny innego rodzaju. No ja adrenalinę znajduję w planie filmowym albo w występie na scenie, nie? Natomiast ktoś odnajduje adrenalinę w, nie wiem, w sportach ekstremalnych. Czego ja po prostu bym nie przekroczył pewnie tej bariery strachu, ale rozumiem, że ci ludzie nie mogliby żyć inaczej bez, nie wiem, wspinania się, skoków na spadochronie, wiesz, czy czegoś tam innego, bo albo nie wiem, ludzie, którzy mają taką pracę w stylu saper, czy szpieg, to też są ludzie, którzy tego potrzebują, nie? Którzy nie są w stanie jakby żyć bez tego zastrzyku takich ekstremalnych emocji albo poczucia, że balansujesz na życiu, na krawędzi życia i śmierci. No nie wiem, ludzie, którzy jeżdżą super szybko motocyklami, nie? Co mi się wydaje bardzo niebezpieczne i bardzo takie, że w sumie nie opłaca się ryzykować, ale totalnie rozumiem, że to uczucie, kiedy on pędzi 200 na godzinę, jest najważniejszym w życiu, nie? Znaczy najważniejszym. Nie najważniejszym, takim... Czymś bez którego nie może, jakoś nie uzależniającym, życie, ale jakoś też dla niego organicznym, dla mnie takim uczuciem jest improwizowanie albo bycie na planie filmowym. To są takie rzeczy, które ja po prostu, i one są tak samo dla mnie niezbędne, jak na przykład granie w piłkę, które uwielbiam, nie? I potrzebuję grać w piłkę, bo kocham piłkę i tak dalej, że do tego się nie da podejść tak na chłodno. A czy gdybyś nie był artystą, ja nie jestem w stanie z tego wyobrazić. Robię to całe życie dorosłe, nie? I w ten czy inny sposób musiałbym to robić. A nie wiem, czy bym dał radę to robić tylko w taki sposób, że właśnie sobie coś, wiesz, na luzie kombinuję, a moja praca jest gdzie indziej. Chyba plus, ja też jestem taką osobą, że ja chyba nie miałbym energii na pracę, która nie jest tym. Teraz sobie tak to uświadamiam, że jak ja bym miał pracować w pracy, która nie ma tego elementu sztuki, tworzenia, wymyślania, kreacji, to ja bym po prostu zwiądł jakoś, ja bym umarł, bo mnie to męczy, jeżeli tam nie ma, wiesz, w inny sposób męczy. Kreowanie jakby jest męczące dla mózgu, ale nie jest... Wypełnia się egzystencjalnie tak. Męczące, tak. A jakbyś ty mi kazał coś robić dla mnie nudnego, właśnie gdzie ja nie muszę, gdzie ja nie potrzebuję się skupić, wysilić, to po dłuższym czasie ja myślę, że bym po prostu wyłączył się, nie? Znaczy, że się umarłbym po prostu siedząc, nagle mu się okazało, że to jest jałowe, nie? Tak, kumam to totalnie, bo też jak siebie sobie próbuję włożyć w takie ramy bardzo schematyczne, które dla wielu ludzi są naturalne i bardzo nawet przyjemne i bezpieczne. Nie, na jakimś poziomie można tego zazdrościć, nie? Też, nie? Tak, ale... bo masz spokój w życiu, właśnie pewną stabilizację i masz ten rozdział pomiędzy pracą a życiem i sobie możesz to wszystko ładnie poukładać, a tu to jest właśnie ciągły chaos, więc trochę ciężko mi jest sobie ciebie wyobrazić w mniejszym niepokoju, skoro całe twoje życie jest takim wielkim, kotłującym się chaosem. Ale może właśnie kluczem jest to, że akceptacja tego, że tego się nie da zmienić tak naprawdę, tego chaosu, tylko może da się go bardziej kontrolować. To znaczy być mądrzejszym w tym, że jednak tych rzeczy naraz nie będziesz miał 10, tylko 5 i w tym, że na przykład też odpowiednio będziesz
jak to się mówi, gospodarował i czasem, i swoimi emocjami, że na przykład okej, ta rzecz jest, ale ona nie jest tak istotna, już się da, nie trzeba się nią tak przejmować, albo to się wystarczy zrobić szybciej, a z tej może warto zrezygnować, ale że jakby, ale też jak się zgodzisz na ten chaos, bo z wieloma rzeczami jest tak, że jeżeli walczysz z nimi, to one się tylko nasilają, nie? To znaczy, no, mówię to na przykład właśnie z perspektywy różnych lękowych rzeczy, że jeżeli boisz się tego, że na przykład będziesz się bał, no to będziesz się bał. A jeżeli na przykład zaczynasz się bać i mówisz się, o Boże, zaraz będę miał atak paniki i mówisz, nie, spokojnie, nie będę miał. To jest tylko reakcja mojego umysłu na to, że ktoś coś powiedział, muszę to przeczekać. Nagle się okazuje, że możesz to jakoś kontrolować. Nie? Więc jeżeli na spokojnie stwierdzisz, jestem osobą, która potrzebuje chaosu, która nie potrafi działać inaczej i nie będę się oszukiwał, że będę kiedyś uporządkowanym człowiekiem żyjącym od do, to już jest spoko. A do tego, ale do tego możesz stwierdzić właśnie, że może warto obserwować, kiedy ten chaos zaczyna być zbyt dużym chaosem i zaczyna cię obciążać, a na ile to jest fajny, twórczy chaos i twoje życie jest ciekawe, bo jest w nim płodozmian, bo są różne historie i wiesz, i tyle, no nie? Czy faktycznie wychodzisz na tą scenę z radością, mimo zmęczenia i jest fajnie, czy wychodzisz, bo musisz odhaczyć kolejną rzecz, kolejny projekt i tak dalej, nie? No to trzeba to znaleźć po prostu chyba tą... Ludzie różnie żyją, różny mają ten balans, whatever works, nie? Co komu służy. Mm-hmm. Mi ten chaos jakoś, nie wiem czy służy, no on, nie, tak musi być po prostu, nie? Natomiast można w nim być, można ten chaos mniej lub lepiej ogarniać. Ale też ważną rzecz, myślę, o tych lękach powiedziałeś, o tym, że im bardziej się boisz, że coś się wydarzy, to często się wydarzy. Takie klasyczne samospełniające się proroctwo, że ty przez ten lęk trochę zaczynasz stwarzać sytuację i warunki do tego, żeby wydarzyło się to, co, czego się obawiasz, że to trochę prowokujesz. Nie? No i wiesz, i znowu właśnie wracamy do tego, całego tu i teraz mitycznego, że po prostu to jest jakąś chyba najtrudniejszą rzeczą, przynajmniej z mojej perspektywy, ale myślę, że raczej dla wielu ludzi najtrudniejszą rzeczą, takie faktyczne bycie tu i teraz, kiedy bo masa tych wszystkich lęków i przeżyć wynika z filtru, który ty nakładasz na rzeczywistość, że tak obiektywnie. Ja nie mówię o jakichś tragediach, które się dzieją, wiesz, nie wiem, chorób, śmierci i tak dalej, które są naprawdę bolesnymi rzeczami. Tylko mówię o chociażby sprawach zawodowych albo twórczych, że to spokój, to nic takiego się nie stało. To ty decydujesz, na ile to jest, wiesz, po prostu, znaczy decydujesz, albo twoje wnętrze decyduje, na ile to jest katastrofa, na ile to jest realnie zagrożenie. Kiedyś słyszałem takie fajne zdanie, że najbardziej przerażające w życiu jest następne 5 minut. Nie to, co się dzieje teraz, tylko to, co ty projektujesz, że zaraz się wydarzy. I wiesz, na przykład myślisz, Boże, muszę zrobić to się na pewno nie uda, to będzie katastrofa. I spędzasz tygodnie na zadręczeniu się, jesteś już wymęczony, po czym okazuje się, że to było dużo mniej groźne, niż ci się wydawało, ale już zdążyłeś się wymęczyć. Więc osiągnięcie jakiegoś bardziej adekwatnych reakcji emocjonalnych na rzeczywistość, to jest klucz sprawy, że okej, no to jest trudne, ale to nie jest koniec świata. To jest, brzmi dosyć dosyć strasznie, ale nie przerażająco i tak dalej, i tak dalej. A nie, żeby nie popadać od razu. No wiadomo, że ja jakoś bardzo upraszczam bardzo skomplikowane rzeczy, nie? Tak naprawdę, ale no znowu, najtrudniejsze rzeczy w życiu są najprostsze, nie? I dlatego banał ma taką siłę. Być tu i teraz. To jest banalne, ale trudne, nie? Widzieć rzeczy takie, jakimi są. Brzmi prosto. Ekstremalnie trudne do osiągnięcia, nie? To, że właśnie na przykład ja teraz ci to mówię spontanicznie i już słyszę ocenę w głowie, Boże, jakie pierdolenie, jakie farmazony, nie? I że chociażby banały. I chociażby, ale z drugiej strony mówię, dobra, no ale chcę być szczery, no to... Więc to jest dobry przykład. Bycie w tym, że mówisz i dobra, ktoś da komentarz, co za debil, ktoś stwierdzi, tak, nie rozumiem tego bełkotu i okej. Okay. I to, i żeby nie, wiesz, że pętlam się w ogóle. Ale nie, to jest zajebiście ważne, co mówisz i mądre też i absolutnie bym nie uznał, że wiesz, jest różnica między czymś, co jest prostackie, a proste. To jest jakaś prosta recepta na życie, ale ona, myślę, że jest bardzo mocno prawdziwa, dlatego że kurczę, no tak te... My tak trochę funkcjonujemy i wydaje mi się, że też to jest mocno
w jakimś takim przetrwaniu naszym zakorzenione, że my musimy się przejmować tą opinią innych, bo kiedyś w czasach pierwotnych byłeś wykluczany z grupy. Tak, byłeś no jest wykluczany jakoś atawistyczne. No. Z grupy to nie mogłeś przetrwać, nie? Stąd takie nasze skupienie na tym, czy my zachowamy się i powiemy coś, co sprawi, że jednak będziemy bezpieczni. Znaczy wiesz, nie? W ogóle przejmowanie się nie jest do końca złe, no bo w tym przejmowaniu się może też jest jakiś rodzaj uważności na drugiego człowieka. I to, że na empatia, przykład nie, feedback, tak, i to, że nie chcesz kogoś krzywdzić, albo to, że no, nie ma w tym nic złego, że nie chcesz na przykład, żeby ludzie cię mieli za chuja. Może lepiej powiedzieć, że po prostu lepiej chcieć nie być chujem i działać tak, żeby nie być chujem, ale że to jest okej, żebyśmy my uważali na siebie jako ludzie, ale wtedy właśnie fajne jest to, że na przykład nie ukrywasz tego zupełnie i nie uciekasz w jakąś reakcję, która jest zamykająca i na przykład agresywna i nagle projektujesz coś na drugą osobę i ja mówię ci coś nieprzyjemnego, a tak naprawdę to jest wynik mojego lęku, bo przecież bardzo dużo agresji bierze się ze strachu i bardzo dużo na przykład nieprzyjemnych rzeczy bierze się z czyichś kompleksów. Kiedy to tak jest ci przykro, a potem myślisz, przecież on nie mówił o mnie, tylko o sobie. W sensie to był jego. On próbował mi, wiesz, w środowisku artystycznym często, że ktoś ci na przykład mówi, no fajny film, czy fajny ten, ale ja uważam, że ty powinieneś coś innego, nie? Tak. I ty wtedy bierzesz to do siebie i mówisz, kurde, może ma rację, a potem mówisz, przecież on, tak naprawdę to był monolog do siebie, że ja wiem, że on ma takie ambicje i on by chciał tak robić, więc po co ja mam się tym... I więc teraz zachowując tą uważność, ale jednocześnie będąc otwartym i mówiąc wprost, przepraszam, byłem niemiły, sorry, i koniec tematu, nie? Że to też, że czasami są tak proste rzeczy, że czasami takie proste rzeczy mogą zdziałać cuda, kiedy komuś powiesz, ej, bo czuję, że jesteś nieswój, jeżeli cię zraniłem, przepraszam, albo nie wiem, wydaje mi się, że jest dziwny vibe między nami, czy jest wszystko okej? Nie, jest super, bo ja myślałem, że jest, nie? Ile razy, ja już w życiu tyle razy doświadczyłem tego, że sobie zakładałem jakieś głupoty, że myślałem, kurde, ten gość, z którym pracuję, ma mnie za wiesz, jakiegoś amatora i widzę, że on tak na mnie patrzy, o Jezu. I miałem taką sytuację z takim gościem, który był światło robił w moim spektaklu, że wydawało mi się, że on tak, bo on miał jakieś mega doświadczenie z takiego, wiecie, modnego teatru i ja robiłem taki bardzo kameralny spektakl i miałem wrażenie, że on z takim pobłażaniem na to patrzy, nie? I jak była premiera, to widziałem, że on był taki bardzo zadowolony i mówię, słuchaj, widzę, że trochę zmieniłeś podejście, bo na początku byłeś taki sceptyczny i się tak trochę tak nabijałeś z tego, co robimy, ale jak udało się postawić, to chyba ci się podobało. A on mówi, o czym ty mówisz? Ja od początku byłem zajarany. Jakie to jest super. Byłem po prostu, wiesz, zachwycony tym, jak tu pracujecie. I ja mam tak, aha, czyli wiesz, ja spędziłem kilka miesięcy rozkminiając, dlaczego ten koleś mnie nie do końca docenia, co było bzdurą i było wkrętą, którą ja sobie zrobiłem. Nie? To jest... A wystarczyło zapytać, nie? No tak, znaczy może byłoby dziwne zapytać, ej stary, doceniasz mnie? Bo to... Nie, bardziej wiesz, wiem, żartuję, opinię, żartuję, wiesz, ale na przykład no? Zapytać, czy się dobrze czuję, tak, czy wierzy w to, co robimy, czy ma jakieś sugestie, co by zmienić. Jasne, że wystarczyło to zrobić, on powiedział, nie jest super wtedy, ja bym sobie nie wkręcał. Ale podaj ten przykład, bo on mnie tak właśnie dał mi tak do myślenia, że ile my se nakładamy, kurde, bzdurnych wersji, jakichś interpretacji zdarzeń, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I jak dobrze jest wychodzić z własnej bani i weryfikować te wyobrażenia z bani, bo jednak często się okazuje, że to nie jest prawda. I bardzo często i problem w tym, że my nie pamiętamy, kiedy się myliliśmy, tylko pamiętamy, kiedy to się ziściło, nie? Znaczy tak, no tak jak, jest tak jak z tym jednym negatywnym komentarzem, tak, że tak. Kiedy czegoś się boisz, weryfikujesz, to prawda, to tak. To pamiętasz, a tak. Tych takich, że stary w ogóle nie ma problemu, nie? W ogóle luz. Ale ostatnio coraz częściej ludzie to robią i to jest super. Wczoraj też miałem taką sytuację, że jakieś spotkanie, już 10 osób właśnie w sprawie rozkminy jakiegoś tam serialu, coś tam. I mój kolega do mnie dzwoni i mówi, ty, czy to by się zrobiło, bo tak poczułem, że ty tak zareagowałeś, do mnie mówi, że tak zareagowałeś gwałtownie na to, że ja powiedziałem, że to jest podobne do jakiegoś tam serialu amerykańskiego. A ja mówię, nie, to był żart, w sensie, bo ja zrobiłem żart, że tak jestem oburzony. I wiesz, gdyby on tego nie ze mną nie... I on mówi, a to luz. I gdyby on tego ze mną nie skonfrontował, to może by tydzień siedział i rozkminiał, kurde, Maciek się na mnie wkurzył, dlaczego, Jezu, może przestać, wiesz... Mhm. A da się pozbawić tego, zapobiec tygodniowi rozkmin bezsensownych na temat kompletnie nieistotnej wymiany zdań. Piękny lot, stary. Myślę, że to jest w ogóle zajebiście ważne, co teraz mówisz i tak jak z czym wielu ludzi może się utożsamiać, ale skoro też wspomniałeś o jakimś amerykańskim filmie, to się zastanawiam, czy ty masz jakieś takie ambicje reżyserskie, zagraniczne, no bo jednak to jest zawód pan językowy. Dużo łatwiej jest reżyserowi
wypłynąć na takie wody niż aktorowi. Kurczę. Nie wiem, czy mam ambicje, bo w ramach tego, o czym rozmawiamy, nie mam złudzeń, że nagle poczuję się spełniony, jak zrobię coś w Hollywood albo dostanę Oscar, bo zawsze będziesz miał coś innego. Ale wiesz, byłoby to super ciekawe na pewno. Byłoby na pewno ciekawe sprawdzić się. Tym bardziej, że w ogóle to jest... Ja na przykład językowo nie mam z tym problemu, bo operatorem w 1060 był Szwed, Nils Krone. I ja też... Jemu jest... On mówi po polsku, co bardzo dobrze studiował w Łodzi w szkole filmowej, ale jemu jest łatwiej po angielsku, a ja stwierdziłem, o, to mam okazję do... też trochę, wiesz, szlifowania sobie angielskiego, bo nie mówię na co dzień po angielsku, więc ja cały plan gadałem z nim po angielsku, a z innymi ludźmi po polsku i się musiałem switchować. I nie było to dla mnie problemem. Miałem jakieś rozmowy bardzo, bardzo wstępne, czy coś tam w Wielkiej Brytanii bym mógł robić. Nie mogę mówić co, ale... I pytał mnie producent, czy ja się czuję dobrze z pracowaniem po angielsku, więc powiedziałem, że tak. Natomiast to nie jest jak żaden plan, to nie jest taka ambicja, że ja chcę tam dotrzeć. Pamiętam, jak byliśmy właśnie z Klancykiem kiedyś w Chicago i tam było coś takiego, no graliśmy właśnie po angielsku, improwizowaliśmy po angielsku i jakoś się to udało, więc też czuliśmy się z tym okej. Okay. I tam był taki, coś co się nazywa maestro, czyli taki jakby konkurs, że indywidualnie komicy występują i po każdej rundzie ktoś odpada. I ja tam doszedłem prawie do finału i taki gościu tam mówi, kurde stary, wiesz, powinieneś tu, nie wiem, się zakręcić w Stanach i iść do SNL-a czy gdzieś coś tam. A ja mam takie, że nie mam takich ambicji, nie? Też mu tłumaczyłem, że w Polsce trochę inaczej to wygląda, że nie ma takiego rynku, że takiej prostej drogi, że jesteś improwizatorem, więc zaczynasz być, pisać skecze, trafiasz do telewizji, ale też, że ja na przykład nie mam takiej ambicji, nie? I nie mam takich potrzeb, ale jeżeli życie się tak potoczy, no to oczywiście byłoby to super ciekawe i ten, natomiast też, żeby nie było tak różowo, no to jeżeli wiem... jakie różne trudności, o których rozmawialiśmy wcześniej, z dealowaniem z pewnymi rzeczami są w mniejszej skali, to nie mam złudzeń, że są większe w dużej skali. I na przykład perspektywa, że robiłbym wielki film w Hollywood, ale miałbym tam mega mało do powiedzenia, bo o wszystkim by decydował producent, o obsadzie, o scenariuszu i tak naprawdę ja bym trochę tam nie miał, nie mając pozycji, nie wiem, wiesz, Martina Scorsese, gdzie jednak jesteś postacią, że robisz kino, nawet jak jest komercyjne, to jest autorskie, czy nie wiem, Christophera Nolana, który robi komercyjne kino, ale autorskie i nikt nie ma wątpliwości, że jak robi Oppenheimera, to wszystkie decyzje są jakby jego, to nie jest perspektywa, która mi się podoba, nie? Tutaj w Polsce na przykład mając super producenta w postaci, przy serialu mówiąc, Janka Kwiecińskiego, który jest to projekt komercyjny dla dużej stacji, ale ja mam pełną wolność artystyczną. I nie wiem, czy gdybym robił nagle, wiesz, nie wiem, Avengersów, to bym po prostu... Myślę, że tam jest to właśnie, te algorytmy i te badania są w takiej skali, że plus wiadomo, jacy aktorzy są kasowi, jakich trzeba zatrudnić, tam nie byłoby tak, że ja bym sobie obsadził kogo chce, nie? Więc to też nie jest jakieś tak super kuszące. Jest to kuszące jako przygoda i zobaczyć, jak to jest w ogóle robić, nie wiem, kurczę, film z wielkimi gwiazdami. To ciekawe. Natomiast nie jest to kuszące pod względem tego, z czym musisz tam się zmagać. Gadałem z kolegą, który w ogóle wyjechał do LA, jest operatorem i on w Polsce był po prostu operatorem, a tam jest, wiecie, może robić jakieś korporacyjne filmiki, bo jakby jest tam taka konkurencja, taki rynek i tam wszyscy robią filmy, nie? Idziesz do kawiarni, wszyscy siedzą ze scenariuszami, wszyscy, wiesz, że to jest hardcore, nie? I że tam jakby w ramach tego, co mówiliśmy, że nie masz, że nie oddzielasz życia od pracy, to tam nie ma w ogóle życia. Znaczy tam, żeby robić, to ty się jakby podpisujesz pakt z diabłem, nie? Że jesteś 2-4H dostępny i więc czy to brzmi tak super fajnie? No właśnie nie jest to kurcze życie nawet, nie? Nie. No. Zresztą, wiesz, no to się wiąże z wszystkim, o czym gadamy, że też chyba mało kto ma złudzenia, oglądając, nie wiem, ludzi na szczycie, odbierających Oscary, że kurczę, ale ci ludzie są szczęśliwi. Tak, w sensie, dokładnie. Że patrzysz na gwiazdy pop i to chyba są szczęśliwi ludzie. Raczej myślisz sobie, ciekawe, co tam się dzieje za kulisami, jakim właśnie kosztem odbywa się dojście na taką skalę, wiesz, jak ja sobie myślę, że kurde, jesteś gwiazdą i codziennie masz tysiące DM-ów na Instagramie i wszyscy ludzie śledzą każdy twój krok, to nie jest coś, co mi się, to nie jest coś, co mi się wydaje fajne. Albo, że właśnie musisz wchodzić w jakieś tryby, jakieś znajomości, jakieś tutaj, jakieś kulisy. Właśnie jak bardzo mało masz miejsca na co dzień na siebie, na swoje życie, na bycie tak w 100% na sobą. Na życie, ale właśnie na wolność. Uważać, na wolność twórczą, czy też na prywatność, czy w ogóle na...
To wydaje mi się, że jest równie wiele, jak i nie więcej minusów i kosztów i obciążeń robienia czegoś na wielką skalę niż plusów, nie? I więc jakby kończąc tę przydługą odpowiedź, to ambicji nie mam, a wręcz mam... I to nie chodzi o to, że jestem taki... No, oczywiście, że być może nigdy nawet nie otrę się o to, ale że to nie jest coś, o czym marzę, a gdyby się zaczęły pojawiać takie akcje, to myślę, że więcej byłoby we mnie obaw, co to może spowodować, niż podjarki, nie? Myślę, że żeby to się wydarzyło, to trzeba mieć jakąś taką właśnie mocno chorobliwą nawet ambicję, żeby tam się przejść, bo i, to... I myślę, że musisz mieć zgodę na pewne... Że musisz mieć sobie dużo zgody na pewne działania, nie wiem, czy nieetyczne, czy takie... Przemocowe nawet? Nie chcę wchodzić w ogóle w takie rejony, mhm. ale że myślę, że ludzie, którzy są bardzo wysoko, na przykład w wielu różnych stanowiskach, to są ludzie, którzy nie mają oporów różnych. Na przykład przed tym, żeby, nie wiem, kogoś jakoś niefajnie zwolnić, mhm. albo żeby, jeżeli czas leci i trzeba się pozbyć jakiegoś człowieka, że jednak dla mnie ten wymiar ludzki i takiej, wiesz, zaufania i takiego szanowania ludzi w pracy jest tak ważny, że myślę, że że kiedy już wchodzisz w taki rynek, który jest przemiałem, który jest fabryką, to tam nie ma miejsca na rozkminianie po ludzku odruchów. Że może komuś dajmy jeszcze szansę, mhm. że może trzeba porozmawiać. Tam, nie, wiesz, tam łatwo... Że to jest taki aspekt... Człowiek jest narzędziem, a nie człowiekiem. Tak, myślę, że parę razy spotkałem w życiu ludzi, którzy wiele lat pracowali, wiesz, w bardzo eksponowanych stanowiskach. I tam... Tam jest w tych oczach coś takiego, że ja nie chcę tam iść, nie? Takiego, że wiem, że ten człowiek nie miałby problemu, żeby po prostu wyrzucić mnie do kosza jak ścierę, jeżeli nagle nie byłbym potrzebny, albo wiesz, że tam to jest świat, od którego ja się... Bo chyba tam się mogę nie da inaczej, ja też mam no takie wrażenie, dlatego... oni tam są, dlatego że musieli się tacy stać, żeby dojść do tej pozycji. Nie? I widocznie nie ma to dla nich problemu, albo rekompensuje im to, nie wiem, wielkie pieniądze, albo adrenalinę, albo chęć władzy, albo chuj wie co. Natomiast ja osobiście, mnie nie ciągnie do tych rejonów. Nie? Ale to też jesteś w takim razie mocno tak arybur do chyba głównego... nurtu, albo może to się zmienia też, bo powiedziałeś na temat reżyserii takie zdanie, że to jest miejsce, że jest w tym zawodzie coś niebezpiecznego dla ludzi, którzy kochają władzę, no bo to tak, też jest takie, tak. Wiesz. No ale ja mam w dupie władzę, więc w ogóle to nie było dla mnie coś, co jest kuszące. Myślę, że z takich rzeczy niższych to nie wiem, no oczywiście, że mam jakąś próżność w sobie, ale bardziej ja na przykład jestem osobą, która potrzebuje atencji i lubię, jak jestem w centrum uwagi, ale nigdy to nie jest z pozycji, mnie nie interesuje status, nie? Że mogę uchodzić, nie wiem, za buca dla kogoś, który uważa, że się za najmądrzejszego. Staram się taki nie być, ale rozumiem, że ktoś może mnie tak odebrać. Natomiast na pewno nie jestem osobą w żaden sposób potrzebującą władzy, potrzebującą kontroli nad kimś. W ogóle tego we mnie nie ma, nie? I to, co... Tak, i uważam, że wiesz, że jeżeli zarządzasz grupą ludzi... w trudnych warunkach stresu, no to jeżeli masz w sobie tą potrzebę, no to może bardzo być niebezpieczne, bo w każdej pozycji, w której masz status, można nadużywać władzy. Jeżeli, kurde, jesteś reżyserem, a ktoś jest, nie wiem, asystentem scenografa na planie, to możesz, jak jesteś niefajnym człowiekiem, wykorzystać to, że do różnych rzeczy, że masz wyższą pozycję po prostu i wiesz, że raczej twoje słowo będzie więcej ważyć. Albo, że ciebie trudniej wymienić w tym projekcie. Albo, że ty masz plecy. Albo, że... No w ogóle też musielibyśmy zacząć oddzielną rozmowę na temat w ogóle też pewnych patologii w systemie w ogóle filmowym, które na szczęście to się rusza i zmienia, ale wiesz, właśnie po przemocy, o takiej złej hierarchii, o wykorzystywaniu tej pozycji, tak. O jakichś właśnie ludziach, którzy sobie kompensowali jakieś swoje, kurde, problemy, wyżywając się na ludziach. To jest też obecne w tej branży, myślę, że w każdej branży. Mhm. Myślę, że czytałem kiedyś artykuł o ordynatorach ze szpitali, jak potrafią być, wiesz, straszni wobec pracowników. To samo pewnie się dzieje w finansach, to samo się dzieje w sporcie. Tam, gdzie jest władza, nie? No, wszędzie, gdzie jest władza. A szczególnie, jeżeli mówimy o branżach, gdzie władza jest też połączona z jakimiś pieniędzmi. Mhm. Więc ja nie chcę teraz generalizować, ale tak, uważam, że niestety w sztuce, którą łatwo idealizować, ale jednak, bo też co innym jest malarstwo, gdzie człowiek może sam malować, ale w takich rzeczach jak film, w którym musi być zaangażowana duża liczba osób i musi być zaangażowana liczba pieniędzy, to jest bardzo niebezpiecznie atrakcyjne miejsce dla
Złych ludzi, po prostu. Albo ludzi, no złych, może to złe słowo. Ludzi nieszczęśliwych, którzy mhm. nie są pogodzeni ze sobą. I karmią się kosztem innych. Tak, i to wtedy, i wtedy to się odbija krzywdą na innych ludziach. Kurczę, to musimy się spotkać przy okazji, mam nadzieję, twojego kolejnego projektu i o tym pogadać, bo też nie chcę cię trzymać za długo, bo wiem, że masz spektakl tak, dzisiaj. Tak, mam dzisiaj spektakl z Klancykiem, tak. To kiedy będziemy mogli coś nowego obejrzeć twojego? Słuchaj, no jest jedna rzecz, która jest pewna. Możesz ale tam, coś zdradzić? No nie mogę niestety mówić co, ale jest jedna rzecz, która myślę, że będzie w przyszłym roku. Jest druga rzecz, którą mam nadzieję, że szybko ogłoszą, która będzie też jakoś około za rok. No a resztę to zobaczymy. No ja bardzo liczę na ten swój film, że uda mi się... O który będziesz składał pieniądze, tak, wniosek. Tak, że to jest już zupełnie już daleko, żeby sukces serialu się przeniósł na dofinansowanie, na fabularny i dosyć arthouse'owy film. Dużo mniej komercyjny w takim rozumieniu, o jakim rozmawiamy. Nie negatywnym, tylko takim powiedzmy, że z szansą na sukces frekwencyjny. Chociaż ja jestem z osób, które uważają, że można to łączyć. Mhm. Najbardziej lubię rzeczy, które nie są ani... Nie wiem, wszystko wszędzie naraz. Dla mnie to jest artystyczny film, a jednocześnie super komercyjny. Tak. Nie, da się to łączyć. Fantastyczne dzieło. I też kocham Danielsów w ogóle, tych reżyserów i ten film. I uważam, że można łączyć uczciwość artystyczną z jednak zniebaniem się tego, że chcesz, żeby to dotarło do widza. Więc nie mogę, niestety tak głupio brzmi, nie mogę mówić o konkretach na razie. No. Okay. Bo są jakieś klauzule NDA. Poza tym no, ja nie mogę mówić, zanim się oficjalnie ktoś ogłasza. Bo z filmami jeszcze, gdybym robił film, to mógłbym powiedzieć. Ale z takimi rzeczami bardziej... To nie wiadomo, ale debiut, taki duży pełny metraż. No to rozumiem? Właśnie to jest ten film, co składam. Okay. Ja mam nadzieję, że to będzie ten film. Mm-hmm. Że to pójdzie dobrze i no. To tyle mogę powiedzieć, że tam główny bohater jest komikiem. Mimo, że jest z rodziny muzyków. I tam jest taki temat, że on przez to czuje się nie artystą. Bo wszyscy są muzykami, on komikiem. I tam jest dużo z tematów, o których się rozmawialiśmy, mimo, że to jest bardzo komediowe, bardzo dziwne, bardzo surrealistyczne, to w ramach, myślę, że nieprzypadkowo, no bo jest bardzo dużo tematów, które dzisiaj poruszyliśmy. Super. I sam to napisałeś w całości? Napisałem to z Grześkiem Uzdańskim, okay. Czyli który jest też w Klancyku, jest pisarzem, poetą. I właśnie jak się poznaliśmy, mamy bardzo dużo wspólnych... Mamy bardzo podobną wrażliwość i dużo podobnych lękowych problemów, bo to jest właśnie w sumie film o zwalczaniu tego wewnętrznego lęku, więc kurze, trzymajcie kciuki. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że dojdzie do skutku i mam nadzieję, że przy okazji premiery się ponownie spotkamy w takim razie i o tym pogadamy. Byłoby wspaniale. Jeżeli byś mi zagwarantował, że to znaczy, że będzie premiera, to już dzisiaj się zgadzam. Słuchaj, Maciek, bardzo ci dziękuję za... Dziękuję za zaproszenie. Za dobry przelot. Za rozmowę. Bo myślę, że też dużo fajnych, mądrych rzeczy, takich inspirujących powiedziałeś dla odbiorców. Więc... Nie mnie to oceniać, ale no. Jak się tak uważasz, to bardzo mi miło. Dzięki. Dziękuję. Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.